Herezja dyspensacjonistycznego zbawienia. Po pierwsze, ten materiał nie jest przeciwko dyspensacjonalizmowi lub też nauce o wiekach. Uważam, że Biblia dzieli czas na dyspensację. Słowo Boże jest jak miecz obosieczny i tym mieczem mamy dzielić również czas opisany w Biblii na dyspensację. Jednak Biblia wyraźnie uczy, że w każdej z tych dyspensacji zbawienie od piekła zawsze było z łaski przez wiarę, niezależnie od uczynków. I Biblia uczy, że w każdej dyspensacji zawsze zbawienie od piekła będzie z wiary, bez uczynków. Biblia uczy, że Adam był zbawiony przez wiarę, przez doskonałą ofiarę zastępcy, niezależnie od uczynków. Biblia uczy, że Abel był zbawiony z wiary przez doskonałą ofiarę zastępcy, niezależnie od uczynków. Biblia uczy, że Noe najpierw znalazł łaskę w oczach Pana, a dopiero po tym, gdy znalazł łaskę, stał się sprawiedliwy, bo był zbawiony z łaski, niezależnie od uczynków. Biblia uczy, że Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Był zbawiony z wiary, niezależnie od uczynków. Biblia uczy, że Dawid był zbawiony z wiary, niezależnie od uczynków. To jest nauczanie dyspensacjonistyczne. Wystarczy wziąć klasyczne prace dyspensacjonalistów, takich jak Cyrus Scofield albo John Darby, aby się przekonać, że zawsze dyspensacjoniści uczyli, że zawsze w każdej dyspensacji zbawienie było z wiary, bez uczynków. Niestety, fałszywie uczą tacy ludzie jak Gene Kim czy Robert Braker, podający się za dyspensacjonistów, są w istocie nieprawidłowo pouczeni albo nieprawidłowo uczą, choć nie rozumieją tego, co mówią i są błędnowiercami promowanymi w Polsce przez określone kręgi zwodzicieli. Zbawienie zawsze było i zawsze będzie z łaski przez samą wiarę. Niestety zwolennicy tego heretyckiego dyspensacyjnego zbawienia, ta nazwa jest ładna, dyspensacyjne zbawienie, doprowadzili wielu do przekonania, że w swym przekonaniu, że w Starym Testamencie człowiek był według ich opinii zbawiony przez połączenie zarówno wiary, jak i uczynków. Przede wszystkim, gdyby zbawienie było w rzeczywistości przez uczynki w Starym Testamencie, to niewątpliwie ci, którzy żyli pod prawem, mieliby podstawę do chlubienia się przed Bogiem. Mieliby podstawę do chlubienia się przed Bogiem. Nie mogą mieć takiej podstawy, bo uczy o tym Efezjan rozdział 2, werset 8. Mówi, że łaską zbawieni jesteśmy przez wiarę i to nie z nas samych, jest to dar Boży. Nie z uczynków. Zwróć uwagę na to. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. List do Rzymian, rozdział 3, werset 27, mówi, że gdzie jest, że nie ma podstaw do chlubienia się. To jest zawarte właśnie w tym, że jesteśmy zbawieni nie z uczynków, ale przez wiarę, przez prawo wiary. Dlatego wnioskujemy, że człowiek jest usprawiedliwiony z wiary, niezależnie od uczynków. I 3:28. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony z wiary, niezależnie od uczynków. Łaska i uczynki wzajemnie się wykluczają, co oznacza, że jeśli zbawienie było z uczynków, to nie mogło być z łaski, a jeśli zbawienie było z łaski, to nie mogło być z uczynków. Albo z łaski, albo z uczynków. Nie może być z obu. Powiem to jeszcze raz. Rzymian, rozdział 11, werset 6 mówi, a jeśli przez łaskę, to nigdy więcej z uczynków. Dlatego, że łaska nie byłaby już wtedy łaską. Ale jeśli przez uczynki, to już nie łaska, dlatego, że wtedy praca nie jest już pracą. Wielu błędnie identyfikuje prawo jako środek usprawiedliwienia, a nie jako lustro, które odzwierciedla grzeszny stan człowieka i niezdolność do zbawienia samego siebie. Ci, którzy proponowaliby
rozwiązanie, że rzekomo człowiek w dowolnym czasie może być usprawiedliwiony przez przestrzeganie prawa, nie rozumieją wymogu doskonałości stawianego przez prawo. Jego celu specyficznego dla zbawienia, innymi słowy, jeśli prawo musi być w ogóle przestrzegane, to całe prawo musi być przestrzegane. Jakub, rozdział 2, werset 10 mówi, że ktokolwiek przestrzega całego prawa, a jednak zgrzeszy w jednym punkcie, no to zwróć na to uwagę, jest winny wszystkiego. Tak mówi Galacjan, rozdział 3, werset 10, który mówi, że tylu ilu jest z uczynków zakonu, jest pod przekleństwem, dlatego że jest napisane, że przeklęty jest każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Zakonu, aby je czynić. Z kolei Galacjan 5 rozdział, werset 3 mówi, że świadczę każdemu człowiekowi, który jest obrzezany, że jest dłużnikiem wykonania całego prawa. Częściowe posłuszeństwo jest to za mało, jest niewystarczające. Konieczne jest doskonałe, pełne posłuszeństwo, dlatego przez uczynki prawa żadne ciało nie będzie usprawiedliwione. Ani wtedy, ani teraz, ani nigdy. Rzymian rozdział 4, werset 1 mówi, co więc powiemy, że Abraham, nasz ojciec, jeśli chodzi o ciało, znalazł, bo gdyby Abraham był usprawiedliwiony z uczynków, miałby się z czym chwalić, miałby się z czego chlubić. Zwróćmy na to uwagę, ale nie przed Bogiem. Tak, nie przed Bogiem. Mógłby się chlubić przed być może ludźmi, ale nie przed Bogiem. Bo jak mówi Pismo, Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Zgodnie z tym fragmentem, Abraham, który żył przed zakonem, stał się sprawiedliwy nie przez swoje uczynki, ale przez swoją wiarę. Zwróć uwagę na to, że właśnie list do Rzymian, 4 rozdział, 4 werset, tak mówi. Teraz temu, kto pracuje, nagroda nie jest liczona jako łaska, ale jako należność. Ale temu, kto nie pracuje, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, jego wiara jest liczona jako sprawiedliwość. Tak jak Dawid opisuje błogosławieństwo człowieka, któremu Bóg przypisuje sprawiedliwość bez uczynków, mówiąc, błogosławieni są ci, których nieprawości są odpuszczone i których grzechy są zakryte, których grzechy są zakryte, to jest ważne. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie przypisuje grzechu. Król Dawid, który żył pod zakonem, pod prawem mojżeszowym, jest tutaj w tym fragmencie przytoczony przez apostoła Pawła, faryzeusza z faryzeuszów, jako inny przykład człowieka, któremu Bóg przypisuje sprawiedliwość bez uczynków. Dawid bez uczynków został usprawiedliwiony. Bez uczynków, więc widzimy, że przed prawem i pod prawem, przed zakonem mojżeszowym i pod zakonem mojżeszowym, człowiek staje się sprawiedliwy bez uczynków, z łaski, przez samą wiarę. Jest to spójne świadectwo Pisma Świętego. Dzieje Apostolskie, rozdział 10, werset 43, komunikuje nam, że wszyscy prorocy dają świadectwo, że przez Jego imię każdy, kto w Niego uwierzy, otrzyma odpuszczenie grzechów. Zauważ, głoszenie Chrystusa przed Jego śmiercią na krzyżu było już głoszone przecież za dni Noego, gdy Arka była budowana. Noe już głosił zbawienie z łaski, niezależne od uczynków. Pamiętaj o tym, kto słucha danych rzeczy i do kogo się zwraca Słowo Boże. Są to ludzie żyjący pod prawem. W Starym Testamencie Jezus mówi w Jana w rozdziale 1, wersecie 12, ale tylu, ilu Go przyjęło, dał im moc, którzy Go przyjęli, dał im moc, aby się stali dziećmi Bożymi, nawet tym, którzy wierzą w imię Jego, jak mówi Ewangelia Jana, rozdział 3, werset 15, także skierowane pod zakonem, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, ponieważ Bóg tak umiłował świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, ponieważ Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, ale aby świat był zbawiony, ale aby każdy, kto wierzy w Niego, był zbawiony, aby każdy, kto wierzy w Jezusa, miał życie wieczne. Nie posłał swojego Syna na świat po to, aby świat potępić.
ale po to, aby świat został przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie podlega sądowi, a kto nie wierzy, już został osądzony, ponieważ nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Tak mówi nam Ewangelia Jana w rozdziale 3, w wersecie 36 na przykład. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, w czasie teraźniejszym już ma. Kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz będzie po prostu potępiony. Ale kto wierzy Synowi, ma zbawienie. Tak mówi też Ewangelia Jana, 5 rozdział, 24 werset. Zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie podlega potępieniu, lecz przechodzi ze śmierci do życia. Także Ewangelia Jana, 6 rozdział, werset 40. A taka jest wola tego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. Również Ewangelia Jana, 6 rozdział, werset 47. Zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Jak jasne, jak zwięzłe, jak spójne jest to Słowo Boże dotyczące tego tematu. Zbawienie zawsze było i zawsze będzie z łaski przez samą wiarę. Jan w rozdziale 11, wersecie 25. Jezus rzekł do niej, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Tak, a kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Wierzcie w to. Nikt nie kwestionuje, że istnieją różnice między zbawieniem w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie. Rozumując progresywne objawienie, widzimy, że w Starym Testamencie na przykład nie znali imienia Jezusa, ani nie byli na stałe zamieszkani przez Ducha Świętego, zapieczętowanego przez Ducha Świętego wierzącego. Nie obserwujemy w zapisach Starego Testamentu i Duch Święty nie był dany jako rękojmia do dnia odkupienia. Jednak nadal byli zbawieni od piekła przez Bożą łaskę, przez samą wiarę. Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to policzone za sprawiedliwość. Dawid ma tutaj też do powiedzenia nam na temat błogosławieństwa człowieka, któremu Bóg właśnie policzył usprawiedliwienie, niezależnie od uczynków. Pan Jezus Chrystus głosił, że kto wierzy w Niego, ma życie wieczne. Dzieje apostolskie w rozdziale 15, zaczynając od wersetu 5, Słowo Boże mówi, że powstali niektórzy z sekty faryzeuszy, którzy uwierzyli, mówiąc, że trzeba ich obrzezać, nakazać im przestrzeganie prawa Mojżesza i apostołów. Apostołowie i prorocy i starsi zebrali się, aby rozważyć tę sprawę, a gdy doszło do wielu sporów, Piotr stał i rzekł do nich, mężowie i bracia, wiecie, że jakiś czas temu Bóg wybrał między nami, aby poganie przez moje usta usłyszeli słowo Ewangelii i uwierzyli, a Bóg, który zna serca, dał im świadectwo, dając im świadectwo. Bóg, który zna serca, dał im świadectwo, udzielając im Ducha Świętego, tak jak uczynił to nam i nie uczynił różnicy między nami a nimi, oczyszczając ich serca przez wiarę. Dlatego jest tutaj ważne, że Piotr pyta, dlaczego kusicie Boga, aby włożył jarzmo na szyję uczniów. Zauważcie to, czego ani nasi ojcowie, ani my nie byliśmy w stanie znieść, ale wierzymy, że dzięki łasce Pana Jezusa Chrystusa będziemy zbawieni tak jak oni. Czy to w przeszłości, czy w teraźniejszości, czy w przyszłości. Człowiek nie może znieść wymagań prawa. Insynuowanie w jakikolwiek sposób, że w Starym Testamencie byli usprawiedliwieni przez częściowe i niedoskonałe posłuszeństwo, jest zarówno nieprawdziwe, nielogiczne, jak i niebiblijne. Słowo Boże jest jasne co do sposobu, w jaki człowiek staje się sprawiedliwy. To zawsze było i zawsze będzie z łaski przez samą wiarę. Jeśli nie masz pewności, że pójdziesz do nieba po śmierci, to zachęcam cię, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, raz na zawsze zbawiony. Będziesz bezpiecznym przed piekłem. Jedyną drogą do nieba i też drogą do tego, aby być zbawionym, już dziś jest uwierzenie w Pana Jezusa Chrystusa. Niech Bóg ci błogosławi. Nie nauczam dziś uczynków dla zbawienia, ale nauczam,
że był czas w Biblii, kiedy uczynki były niezbędne i musiałeś mieć uczynki, w przeciwnym razie twoja dusza została odcięta i poszedłeś do piekła. Więc był czas, kiedy uczynki były częścią zbawienia, teraz nie są. To wszystko, co mówię, ponieważ tego uczy Biblia Galacjan 3:10. Przez pierwsze lata pod uczynkami zakonu lub pod przekleństwem. Bo jego przekleństwem jest każdy, kto nie trwa we wszystkim, co jest napisane w Księdze Zakonu, bo jego przekleństwem jest każdy, kto nie trwa we wszystkim, co jest napisane w Księdze Zakonu. Bo jego przekleństwem jest każdy, kto nie trwa we wszystkim, co jest napisane w Księdze Zakonu, ale że nikt nie usprawiedliwił prawa przez prawo, a wzrok Boga jest oczywisty dla sprawiedliwych. Aby żyli z wiary, a prawo nie jest z wiary, człowiek, który je czyni, będzie w nich żył, więc prawo nie jest zbawieniem przez wiarę, prawo mówiło, że wykonujesz uczynki, Paweł mówi. Ale to nie jest wiara, ale ludzie mówią, że Robert Breaker jest tak zły, że ludzie są zbawieni tak samo w Starym Testamencie, jak w Nowym Testamencie. Zawsze było to przez wiarę i tutaj czytam samą Biblię i Paweł mówi, ale wtedy było to przez uczynki, a nie przez wiarę dokładnie to, co mówi Robert Breaker. Więc który z nas podąża za Biblią werset 23 wcześniej, ale zanim przyszła wiara, byliśmy trzymani pod prawem zamkniętym na wiarę, która powinna zostać później objawiona, Paweł mówi pod prawem. Że to nie wiara cię zbawia, ale teraz zostało objawione, że jesteśmy zbawieni przez wiarę, co? Paweł mówi, że zbawienie nie jest takie samo w Starym Testamencie, jak w Nowym Testamencie, jest inne. Jest bardzo różne. W Starym Testamencie były uczynki, które trzeba było wykonać, aby zadowolić Boga na tyle, aby po śmierci przejść do błogosławieństwa Abrahama, i to nie wiara zbawiła, tak. Mieli wiarę w krew, ale zależało to od tego, czy przestrzegali prawa, przestrzegali prawa, przestrzegali prawa. Jeśli prawo w ogóle ma być przestrzegane, to całe prawo musi być przestrzegane. Tak uczy nas Słowo Boże. Jeśli prawo w ogóle ma być przestrzegane, to całe prawo musi być przestrzegane. Jakuba, rozdział 2, werset 10 mówi, że ktokolwiek przestrzega całego prawa, a jednak nie domaga w jednym punkcie, jest winny wszystkiego. Galacjan, rozdział 3, werset 10 mówi, że przeklęty jest każdy, kto nie trwa we wszystkim, co jest napisane w księdze prawa. Bo wszyscy, którzy są z czynów prawa, są pod przekleństwem, bo napisano, przeklęty każdy, kto nie trwa we wszystkim, co napisano w księdze prawa, aby to czynił. Galacjan 3:10. Z kolei Galacjan, rozdział 5, werset 3 mówi, aby wykonać całe prawo. Jeśli prawo musi być przestrzegane, całe prawo musi być przestrzegane. Częściowe posłuszeństwo jest nieposłuszeństwem. Częściowe posłuszeństwo jest niewystarczające. Konieczne jest doskonałe posłuszeństwo, dlatego przez uczynki prawa nie będzie ani jednego sprawiedliwego. Dlaczego? Ponieważ nie ma sprawiedliwego. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro, wszyscy zgrzeszyli i zabrakło im chwały Bożej. A oświadczam każdemu człowiekowi, który się obrzezuje, że powinien wypełnić całe prawo. Galacjan 5, rozdział, werset 3. Ustanowionym standardem jest doskonałość, a nikt nie jest doskonały. List do Rzymian, rozdział 2, werset 23 mówi, że ty, których lubisz się prawem, łamiąc prawo, hańbisz Boga, bo imię Boże jest bluźnione wśród pogan. Których lubisz się prawem, przekraczając prawo, znieważasz Boga. Rzymian 2, 23.
Ktokolwiek przestrzega całego prawa, a mimo to zgrzeszy w jednym punkcie, jest winny wszystkiego. Jeśli przestrzegasz prawa, ale jeśli łamiesz prawo, choć w jednym punkcie, twoje obrzezanie staje się nieobrzezaniem. Na szczęście to, czego Bóg wymaga doskonałej sprawiedliwości, jest tym, co sam Bóg zapewnia. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, werset 21 mówi, że Bóg jest doskonałym sprawiedliwym, albowiem On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się Bożą sprawiedliwością, jak mówi drugi list do Koryntian 5:21. Drugi list do Koryntian, rozdział 5, werset 21 mówi, że uczynił go Chrystusem, aby był grzechem za nas grzeszników, który nie znał grzechu, abyśmy stali się sprawiedliwością Bożą w Nim, w Chrystusie. Jeśli drugi Koryntian, rozdział 5, werset 21 mówi, że Bóg uczynił go Chrystusem, aby był grzechem za nas, grzeszników, i Pan Jezus, który nie znał grzechu, abyśmy stali się sprawiedliwością Bożą w Nim, w Chrystusie, to także mamy potwierdzone w Rzymian w rozdziale 3, zaczynający się w wersecie 19, taki fragment, który mówi jako Słowo Boże, że teraz wiemy, że to, co zakon mówi, mówi tym, którzy są pod zakonem, aby wszelkie usta zostały zatrzymane, zamknięte, zatkane i aby cały świat stał się winny przed Bogiem. Więc to jest bardzo ważne, żeby rozumieć. Cały świat jest winny przed Bogiem. Dlatego powiedziałem to wcześniej, że przez uczynki prawa żaden człowiek nie będzie usprawiedliwiony w Bożych oczach, ponieważ przez prawo jest poznanie grzechu. Prawo pokazuje nam, że jesteśmy grzesznikami potrzebującymi Zbawiciela, a tym Zbawicielem jest Pan Jezus Chrystus, sprawiedliwy. Także zobacz na werset 21. To też jest ważne. Więc a wiemy, czytam od 19 wersetu, a wiemy, że cokolwiek prawo mówi, mówi tym, którzy są pod prawem, aby wszelkie usta były zamknięte i aby cały świat podlegał, został poddany sądowi przed Bogiem. Dlatego, że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione przed Nim, przed Jego obliczem żadne ciało, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu. I ten 21 werset, o którym wspomniałem, lecz teraz, niezależnie od prawa, została ukazana sprawiedliwość Boża, o której świadczą prawo i prorocy. Zwróć uwagę, niezależnie od prawa. Tak, sprawiedliwość Boga, nie ty, nie ja. Bez prawa jest, że bez prawa jest świadczona przez prawo i proroków nawet sprawiedliwość Boża, która jest przez prawo teraz, która jest przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich i którzy są posłuszni Słowu Bożemu, to wierzą Panu Jezusowi Chrystusowi. I to jest bardzo ważne, żeby to rozumieć, że pod każdą dyspensacją jest zbawienie z łaski przez wiarę, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg wystawił, aby był ubłaganiem przez zakon, nie przez wiarę. Jest zakon, ani przez zakon wiara, bo to się nie da wymieszać. Jedno i drugie jest w konflikcie. Więc tutaj wyraźnie jest powiedziane, że przez krew Pana Jezusa Chrystusa jest to zapewnione. Zbawienie jest z łaski niezależnie od uczynków. Oznajmił nam Bóg sprawiedliwość swoją na odpuszczenie grzechów, które przez wyrozumiałość Bożą stały się zgładzone przez Pana Jezusa Chrystusa. To jest bardzo ważne, żeby to rozumieć, że zbawienie jest z łaski niezależnie od uczynków. Nie ma różnicy między dyspensacjami, jeśli chodzi o zbawienie, gdyż ono jest zawsze z łaski niezależnie od uczynków. Dyspensacjonalizm jest bardzo ważną doktryną, ponieważ będą się mylić tutaj z Jakuba rozdział 2 i werset 24. Jakuba rozdział 2 werset 24 bardzo powszechny zasadniczo, wiele kościołów zna ten werset. Jest w zasadzie przez uczynki, które powiedzieć, że widzisz, jak przez uczynki człowiek jest usprawiedliwiony, a nie tylko przez wiarę, więc Jakub rozdział 2 werset 24 to, co pokazuje tutaj, to, że istnieje wiara i uczynki.
Teraz chrześcijanie, ponieważ wierzą w zbawienie przez samą wiarę, mają problem, więc jak to pogodzić? To jest problem, w porządku, problem, ponieważ uważają, że ten fragment, kiedy wierzymy w wiarę bez uczynków, ale potem tutaj u Jakuba, kiedy mówi o wierze i uczynkach, w jakiś sposób oznaczają to samo. Spojrzeć na słowa, które nie są ta sama rzecz, amen, ale tak to zrobią, zrobić to, więc potem przeformułują to i oni ująć to w ten sposób, że jest to sama wiara, zobacz, bez uczynków, ale ta wiara wytwarza słowa, po prostu przenosząc uczynki tutaj, widzisz, więc to jest sprytna interpretacja. Słyszałeś Ray Comfort, słyszałeś Paul Washer, John M.C. Arthur, i gwarantuję ci to, około 90% kościołów niestety stosują tę metodę, ale to jest sprzeczność. Dlaczego? Ponieważ spójrz na Rzymian rozdział 4 i werset 5, jeśli spojrzeć na ten fragment, co Paweł powiedział, że jeśli nie pracujesz, ale po prostu wierzysz, że wiara jest automatycznie liczona jako sprawiedliwość, zbawienie, więc nie tylko powiedział wiara, ale powiedział wiara bez uczynków. Zobacz, co tak naprawdę oznacza sama wiara, oznacza po prostu to, co mówi, oznacza samą wiarę bez uczynków. Spójrzmy na Rzymian rozdział 4 i werset 5, ale dlatego, który nie pracuje, powiedzmy, nie pracujesz, ale wierzysz w tego, który usprawiedliwia bezbożnych, ty tylko wierzysz, ale to jest wiara i uczynki, lub wiara, która wytwarza pracę, nie mówi, że wierzysz, ale w ogóle nie pracujesz, jego wiara jest automatycznie co policzona za sprawiedliwość, widzisz to? Samo to wystarczy, więc mamy tutaj problem. Nie jest problemem, ponieważ jeśli spojrzysz na Rzymian rozdział 1 i pierwsze 10 wersetów, do kogo to przemawia? To przemawia do chrześcijan powołanych przez Jezusa Kościół, wiesz o tym, ale czy to samo zostało powiedziane w liście Jakuba? Spójrz na list Jakuba rozdział 1 werset 1, Jakub rozdział 1 werset 1, powiedział ci, kto mówił do Żydów, to jest w pierwszym wersecie, ale ty przeskoczyłeś aż do drugiego rozdziału. Zobacz, że to nie tylko sok, który pokazał okres czasu, spójrz na rozdział 5 i werset 3, rozdział 5 i werset 3, jeśli spojrzeć na rozdział 5 i werset 3, to jest w innym okresie, to jest w ucisk dni ostatecznych, to czas około ostatniego dnia, więc to jest Żydzi w ucisku. Wiesz, dlaczego to zdecydowanie pasuje, ponieważ wszystko, co musisz zrobić, to zobaczyć Pismo Święte, interpretuje Pismo Święte, budują na sobie nawzajem, dlaczego tak jest? Oto pytanie, dlaczego objawienie 7 wspomina o 12 plemionach Izraela, Żydów, dlaczego wspomina, że w czasie ucisku, chyba że nie tylko to, jeśli spojrzeć na to, dlaczego objawienie? Do zbawienia przede wszystkim konieczne jest uwierzenie Jezusowi. Odpowiadając na fałszywe nauczanie genekim, proponowanego w Polsce przez wielu zwodzicieli, musimy najpierw ustalić odbiorców listu, do których się zwraca Jakub. Zauważcie, co jest napisane w wersecie pierwszym rozdziału drugiego listu Jakuba. Bracia moi, miejcie wiarę w pełnego chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie czyniąc różnicy między osobami. Zauważcie, jak ci bracia są zachęcani, aby nie mieli różnic między osobami bożymi w czasie wyznawania wiary w Chrystusa, w odniesieniu do osób, co sugeruje, że już mają wiarę w Jezusa Chrystusa, co oznacza fakt, że są to osoby zbawione od piekła, są to wierzący, są to bracia w Chrystusie, raz zbawieni, na zawsze zbawieni od piekła. Spójrzcie na werset 12. Tak mówcie i tak czyńcie jako ci, którzy mają być sądzeni według prawa wolności, mówi Jakuba 2:12. Tak mówcie i tak czyńcie jak ci, którzy będą sądzeni przez prawo wolności, ponieważ będzie miał sąd bez miłosierdzia nad tym, który nie okazał miłosierdzia, a miłosierdzie raduje się przeciwko sądowi. W wersecie 14 tego drugiego rozdziału mamy powiedziane, co pomoże, bracia moi, jeśli ktoś rzekłby, że ma wiarę, a nie miałby czynów. Czy ta wiara może go zbawić? Jakuba 2:14. Co to znowu akcentuje, moi bracia? To są zbawione jednostki, to są wierzący. Chociaż człowiek mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków. Czy wiara może go zbawić od piekła? Tak, oczywiście sama wiara może go zbawić od piekła. Odpowiedź na pytanie, czy wiara może go zbawić od piekła, zawsze brzmi: wiara może zbawić od piekła.
Wiara jest zawsze martwa sama w sobie. Nie ma czegoś takiego jak żywa wiara. Wiara zawsze jest martwa sama w sobie i taka martwa wiara jest wystarczająca do zbawienia od piekła. Wiary nie da się ożywić, dlatego że wiara jest martwa sama w sobie, jak mówi Jakub. Teraz kontekstowo to zbawienie z Jakuba 2 odnosi się nie do sądu wiecznego, a do sądu, o którym mowa w wersetach 12 i 13. I to widzimy, tak mówcie i tak czyńcie jako ci, którzy mają być sądzeni według prawa wolności. Albowiem sąd bez miłosierdzia wobec tego, który nie okazał miłosierdzia, a miłosierdzie stoi wyżej ponad sądem. Jakuba 2, 12-2,13. Zauważmy jeszcze raz, że tak mówcie i tak czyńcie, jak ci, którzy będą sądzeni przez prawo wolności, ponieważ ta osoba będzie sądzona bez miłosierdzia, która nie okazała miłosierdzia, a miłosierdzie raduje się przeciwko sądowi. Istnieje bezpośredni związek między naszym postępowaniem z innymi, a Bożym postępowaniem z nami. I powtórzę, że istnieje bezpośredni związek między naszym postępowaniem z innymi, a Bożym postępowaniem z nami. Jeśli ja jako wierzący nie będę tak samo honorował osoby Jezusa jak osobę Ojca, to popełniam grzech. Bo kto nie czci Syna, nie czci też Ojca. I w odniesieniu do ludzi, jeśli nie okażę miłosierdzia, pogardzając biednymi i mając szacunek dla osób dystyngowanych, Bóg mnie osądzi i okaże. Hebrajczyków, rozdział 12, werset 6 mówi, że kogo Pan miłuje, tego karze i biczuje każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, zauważcie, że Bóg postępuje z wami jak synami, bo jakim synem jest ten, którego ojciec nie karci? Więc znowu pytanie brzmi, czy sama wiara może mnie uratować przed korygującym karceniem Boga? Odpowiedź brzmi nie. Spójrzcie jeszcze raz na werset 14. Jaki z tego pożytek, bracia moi, choćby ktoś mówił, że ma wiarę, a nie miał uczynków, czy wiara może go uchronić przed korektą? Lub brat jest nagi i pozbawiony codziennego pożywienia. Jak ktoś z was mówi do nich, odejdźcie w pokoju, bądźcie ogrzani i nasyceni, mimo że nie dajecie im tych rzeczy, które są potrzebne ciału. Zauważcie to, co to przynosi korzyść za korzyść. To pytanie pojawia się dwa razy w trzech wersetach. Co to przynosi za korzyść? Mamy do czynienia z opłacalnością naszej wiary. Czy twoja wiara jest korzystna dla innych, czy moja wiara jest korzystna dla innych? Spójrz na to. Nasza wiara jest korzystna dla innych, gdy towarzyszą jej uczynki. Nieopłacalna jest także dla innych, gdy nasza wiara jest bez uczynków. Tytusa, rozdział 3, werset 8 mówi, to jest wierne powiedzenie i te rzeczy chcę, abyś stale potwierdzał. Zauważ to, że ci, którzy uwierzyli w Boga, mają się cechować dobrymi uczynkami. I teraz Tytusa 3,8 przeczytam. Wierna jest to mowa i chcę, abyś to potwierdzał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się przodować w dobrych czynach, bo to dobre i pożyteczne ludziom. Wierzący mogą być ostrożni, aby zachowywać dobre uczynki, nie dlatego, by być zbawionym od piekła, bo to zbawienie zawsze jest tylko na podstawie wiary, nie po to, by pozostać zbawionym od piekła, bo to zapewnia Jezus Chrystus, stawiając się za nami, nie po to, by udowodnić, że są zbawieni od piekła, bo Pan sam zna tych, którzy są Jego, nie. Te rzeczy są dobre i to jest korzystne dla ludzi, zbawia ich od zimna i zbawia ich od głodu. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza w rozdziale 5, tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. 1 Piotra, rozdział 2, werset 12 mówi o rozmowie między poganami, aby podczas gdy mówią przeciwko wam jako złoczyńcom, nie przegapili tego, aby przez wasze dobre uczynki, które zobaczą lub będą świadkami, chwalili Boga w dniu nawiedzenia. Słowo Boże jest krystalicznie jasne, że zbawienie od piekła nie jest z uczynków. Jesteśmy zbawieni od piekła łaską, przez samą wiarę plus nic, minus nic. Nasze uczynki jako wierzących są korzystne i pożyteczne dla innych i dlatego powinniśmy być ostrożni, aby je zachować dla pożytku naszych bliźni. Także warto spojrzeć na werset 17, Jakuba, rozdział 2.
Także i wiara, jeżeli nie ma czynów, martwa jest sama w sobie. Tak, Jakuba 2,17, wiara jest martwa sama w sobie. Tak, wiara, jeśli nie ma uczynków, jest martwa. Będąc sama, tak człowiek może powiedzieć, masz wiarę, a ja mam uczynki, pokaż mi swoją wiarę bez swoich uczynków, a ja ci pokażę moją wiarę przez moje uczynki. Werset 19. Wierzysz, że jest jeden Bóg? Diabły też wierzą i drżą. Ale czy wiesz, próżny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Ponownie zajmując się tym, jaka jest opłacalność naszej wiary, Biblia stwierdza, że wiara bez uczynków jest martwa, co oznacza, że wiara bez uczynków jest bezużyteczna dla innych. Spójrz także na werset 21. Abraham, nasz ojciec, nie został usprawiedliwiony przez uczynki? Oczywiście, że nie. Jakuba 2, rozdział 24 i 25 werset. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary, w podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą? Jakuba 2:24-25. Przede wszystkim proszę zauważyć, że to jest całkiem w kontekście widoczne, bo jeśli wyrwiemy te dwa wersety z kontekstu, to mamy taką trochę niepoważną sytuację, bo ta jakbyśmy na podstawie zdania nie ma Boga z psalmu dowodzili, że Biblia mówi, że nie ma Boga, a przecież to głupi, że w sercu swoim nie ma Boga. Podobnie Kain zabił Abla, idź i czyń podobnież, co masz czynić, czyń prędzej. To są wszystko wyrwane z kontekstu wypowiedzi z Biblii, ale to nie jest to, czego uczy Biblia. Zawsze mamy brać całościowo całe nauczanie Pisma Świętego. Jakuba, rozdział 2, proszę przeczytać w całości, od Jakuba 1,1 do Jakuba 3,10. Następnie proszę zauważyć, że od 2,14 Jakub mówi słowo mówi. Co to pomoże, że ktoś mówi? Mówienie nic nie znaczy. Po drugie jest pytanie, czy sama wiara może go zbawić? Odpowiedź, jaką należy udzielić, brzmi tak. Tak, sama wiara może go zbawić. Więc potem jest przykład Abrahama, który uwierzył Bogu i został zbawiony, usprawiedliwiony na podstawie samej wiary, niezależnie od uczynków. Abraham był zbawiony, list jest do żydowskich czytelników, którzy wiele rzeczy znali z Biblii doskonale, ale historię Abrahama i Dawida znali lepiej niż historię kogokolwiek innego. Życie Abrahama po uwierzeniu, zbawieniu nie było bez wad. Abraham w tym czasie dokonał cudzołóstwa z Hagar za namową żony. Abraham w tym czasie zdemoralizował Lota, zabierając go do Egiptu i pozwalając mu odejść do Sodomy. Jakub wymienia złożenie Izaaka w ofierze, które było ponad 30 lat po zbawieniu, usprawiedliwieniu Abrahama, i pyta żydowskich czytelników, czy uczynki Abrahama były ważne dla jego usprawiedliwienia. Każdy, kto znał życiorys Abrahama, krzyknął nie. Uczynek Abrahama wymieniony przez Jakuba, zamiar dzieciobójstwa, to nie jest coś, co można naśladować. Nie możesz wziąć 4-letniego dziecka i powiedzieć do chłopca, rób takie uczynki jak Abraham, a do dziewczynki rób takie uczynki jak Rahab. Kolejna Rahab, nierządnica, a nie była nierządnica, zdradziła króla i okłamała swoich rodaków. Zero patriotyzmu, zero uczciwości, zawodowe czerpanie korzyści z nierządu, a mimo to w niebie, bo uwierzyła. Uwierzyła Bogu i zostało jej to poczytane ku usprawiedliwieniu, niezależnie od jej uczynków. Do kontrowersyjnych zachowań Abrahama można zaliczyć wiele więcej, na przykład kłótnie z Bogiem o zniszczenie Sodomy. Człowiek niezbawiony za, w cudzysłowie, nie, Panie, od razu byłby ukarany, jak nie śmiercią, to poważnymi konsekwencjami, ale Abraham był już zbawiony, usprawiedliwiony na podstawie samej wiary i miał pełną wolność i swobodę w rozmowie z Bogiem. Co do cudzołóstwa, nie ma znaczenia, czy żona się zgadza na, w cudzysłowie, mówiąc po światowemu dzisiejszym językiem, trójkąt, czy nie. Małżeństwo według Boga, Biblii, to jeden Adam i jedna Ewa.
jeden mężczyzna i jedna kobieta. Sam fakt zgodny co najwyżej niweluje zdradę i mawiał Abraham o swojej żonie, Sarze, ona jest moją siostrą. To też Abimelech, król Geraru, posłał i wziął Sarę. Tak mówi Rodzaju 20 rozdział, 2 werset. A także, a gdy się już zbliżał do Egiptu, rzekł do swej żony Saraj, wiem, że jesteś piękną kobietą, gdy więc zobaczą cię Egipcjanie, czyli drugi naród. Egipcjanie powiedzą, to jest jego żona i zabiją mnie, a ciebie zostawią przy życiu. Mów więc, że jesteś moją siostrą, aby mi się dobrze wiodło ze względu na ciebie. Ja bym dzięki tobie pozostał przy życiu. Gdy Abraham przybył do Egiptu, zobaczyli Egipcjanie, że ta kobieta była bardzo piękna, a gdy ujrzeli ją dworzanie Faraona, wychwalali ją wobec Faraona i zabrano tę kobietę do pałacu Faraona. Ze względu na nią wyświadczał Abrahamowi dobrodziejstwa tak, że miał owce, bydło, osły, niewolników i niewolnice, oślice i wielbłądy. Lecz Pan dotknął Faraona i jego dom ciężkimi plagami z powodu Saraj, żony Abrama. Wezwał więc Faraon Abrama i rzekł, cóżeś mi to uczynił, dlaczego nie oznajmiłeś mi, że ona jest twoją żoną? Dlaczego powiedziałeś, ona jest siostrą moją? Także wziąłem ją sobie za żonę, a teraz tu jest żona twoja, weź ją i odejdź. To było dwa razy kłamstwo. Mówienie fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu swemu Abimelechowi. Kłamstwo. Mówienie fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu swemu Faraonowi. A co Sara zrobiła? Co Sara robiła na dworze Faraona? Zabrano tę kobietę do pałacu Faraona. Ze względu na nią wyświadczał Abramowi dobrodziejstwa tak, że miał owce, bydło, osły, niewolników i niewolnice, oślice i wielbłądy. Czy gdyby doszło do spięcia, że Sara nie zostałaby przez Faraona nie tylko zabrana, ale i... Tak, tu zostawię trzy kropki, bo tekst pisma nie mówi wprost, co się wydarzyło, ale Faraon płacił Abramowi dobrami za pobyt tej kobiety. W wariancie minimalnym doszło do kłamstwa, ale czy nie doszło do czegoś więcej? Pan dotknął Faraona i jego dom ciężkimi plagami z powodu Saraj, żony Abrama. Czy gdyby do niczego nie doszło, to byłby Faraon dotknięty ciężkimi plagami? Demoralizacja w wykonaniu Abrahama idzie dalej. I zamieszkał Izaak w Gerarze, a gdy mężowie tej miejscowości pytali o jego żonę, odpowiedział, siostra to moja, bo bał się mówić, to żona moja. Pomyślał bowiem, by mnie snać nie zabili mężowie tej miejscowości z powodu Rebeki, gdyż jest piękna. Rodzaju 26 rozdział, 6 werset i 7 werset. Tak, Izaak poszedł ślady ojca. Wina Izaaka, ale konsekwencja działania Abrahama, który nie tylko zdemoralizował Lota, ale zdemoralizował również Izaaka. Nie kopmy leżącego, czy stoi, czy leży, do Pana należy. Abraham był zbawiony wbrew uczynkom, z wiary, mimo uczynków. Uwierzył Bogu i ta wiara została mu policzona za sprawiedliwość. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy, jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, pańscy jesteśmy. Rzymian 14 rozdział. Czy stoi, czy pada, do Pana swego należy, ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. Rzymian 14 rozdział, 4 werset i 8 werset. Taki przypadek jak Abraham, przytoczony przez Jakuba w liście Jakuba, wystarczył, aby każde żydowskie gardło na pytanie, czy Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, głośno krzyknęło, żadną miarą nie, na pewno nie. List Jakuba, rozdział 2, werset od 14 do 26, nie popiera w żaden sposób rzymskokatolickiego poglądu. Nie ma w nim nic o sakramentach, nie ma w nim nic o chrzcie. Abraham nie wziął tego, co oni nazywają komunią. Rahab nadal jest nierządnicą i też nie uczestniczy w sakramentach. Jeśli rzymski katolik chce czytać Jakuba 2, to należy go zachęcić, aby jak Rahab nadal był z dala od sakramentów i jak Abraham, a wtedy zastosuje Jakuba 2:14-26, gdyż tam wyraźnie żadnych sakramentów nie ma. Więc zbawienie jest niezależne od przyjmowania sakramentów.
Bardzo ciekawe, który rzymski katolik ten fragment przytoczy. Ja nigdy się jeszcze nie spotkałem z ani jednym, gdyż to jest młot na teologię rzymskich katolików. Lecz ktoś może powiedzieć, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi swoją wiarę bez twoich uczynków, a ja ci pokażę swoją wiarę z moich uczynków. Jakuba 2,18. Nie da się pokazać wiary z uczynków. Nie da się pokazać wiary bez uczynków. Wiara jest niewidzialna dla ludzi. O tym mówi właśnie Jakuba 2,18. Judasz pokazał wiarę z uczynków, gdy głosił Ewangelię, wyganiał demony, pomagał ubogim, Jezusa zdradził pokryjomu i nikt tego nie widział. Podkradał pieniądze pokryjomu, nikt tego nie widział, ale widział, jak 3 lata wiernie Judasz chodził z Jezusem. Czy pokazał wiarę z jego uczynków? Oczywiście nie, bo wiary z uczynków pokazać się nie da. Wiara jest niewidzialna, wiara jest martwa sama w sobie. Jak u Abrahama, który był wierzący przez 30 lat i jako usprawiedliwiony okłamał Faraona, przez co ten flirtował z jego żoną, okłamał Filistyńczyka, zdemoralizował Lota, uprawiał cudzołóstwo z niewolnicą, która urodziła mu Ismaela. Czy Abraham pokazał jego wiarę z uczynków? Nie, żartujmy, nie pokazał. Nie da się pokazać wiary z uczynków, nie da się pokazać wiary bez uczynków. Wiara jest niewidzialna dla ludzi, o tym mówi Jakuba 2,18. Wiara jest martwa sama w sobie. A jak pokazał wiarę, to nikt z ludzi tego nie widział. Co do komentarza, który tutaj możemy dać, to widać wyraźnie, że to jest argument, który wyrażają te słowa, wydaje się być reductio ad absurdum, czyli sprowadzaniem czyichś twierdzeń do absurdu. Jest to ciężki od ironii. Absurdem jest, mówi oponent, widzieć ścisły związek między wiarą a uczynkami. No i jeszcze, jeśli popatrzymy na ten tekst od 10, ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, staje się winnym wszystkiego. 11, bo ten, który powiedział, nie cudzołóż, powiedział też, nie zabijaj, jeśli więc cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu. Na początku Jakub pokazuje, że albo ktoś przestrzega całego prawa, wszystkich 613 przykazań, albo nie przestrzega go ani trochę. Podobnie jak w liście do Rzymian, pokazuje, że o własnych wysiłkach człowiek nie da rady się wdrapać do nieba. Tak mówcie i czyńcie jak ci, którzy mają być sądzeni przez zakon wolności. 13 werset. Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie góruje nad sądem. Zamiast zakonu z 613 przykazaniami, Jakub wskazuje na całkiem inną podstawę. Zakon wolności, w którym miłosierdzie góruje nad sądem. Znamy to z nauczania Pana Jezusa. 3 rozdział. Kto uwierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto nie wierzy, musi spełnić całość, a nie spełni, to już jest osądzony. Zakon wolności ma tylko jedno przykazanie. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Cóż to pomoże, bracia moi? 14 werset. Jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków, czy wiara może go zbawić? Tu Jakub stawia sprawę jasno. Ktoś, nie jest napisany brat, nie jest napisany wierzący, być może obcy ktoś, nie ktoś z was, tylko do braci mówi o ktośu, który to do braci nie jest zaliczony. I mamy kilka wariantów. Wariant A, mowa o wierzącym ktośu. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś, kto naprawdę wierzy, mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków, czy wiara może go zbawić? Odpowiedź brzmi tak. Wariant B, mowa o niewierzącym ktośu. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś niewierzący mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków, czy wiara może go zbawić? Odpowiedź brzmi tak, jeśli uwierzy, a jeśli nie uwierzy, to zakończy na sądzie bez miłosierdzia. Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się, nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Tu Jakub pokazuje, jak nieskuteczne jest powiedzenie ogrzej się i najedz. Samo powiedzenie jest nieskuteczne. Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. I tutaj mamy parę takich
spostrzeżeń. Hutos, tak więc kai i hepistis, depozyt wiary lub wiara. Ean w przypadku me erga, braku dzieł. Ehe, nekra, byłaby martwa. Estin, kat, tchen, sama w sobie. Jakuba II. Werset 17 jest podsumowaniem tego, co mieliśmy od 10 wersetu. Wskazuje na to sformułowanie tak więc. Słowo erga, dzieła, jest ciekawe, ponieważ zarówno apostoł Jan w liście Jana mówi o przykazaniu, jakim jest wierzyć w Jezusa, i tak sam Pan Jezus był zapytany o właśnie erga, dzieła. Erga, ta erga tut heu, dzieła Boże. Rzekli więc do Niego, cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Odpowiedział Jezus i rzekł im, to jest dzieło Boże, wierzyć w Tego, którego On posłał. Jana 6, rozdział 28 i 29 werset. Czyli eipon un pros autonti poiomen hina erga zometcha ta erga tchu tcheu. Jana 6, 28. Co to jest to erga? Wierzyć w Jezusa. Jedyne przykazanie zakonu wolności. Zatem podsumowanie. Z wersetu 17 pasuje do wersetów 10-16. Wyznanie wiary niepołączone z wiarą w Jezusa jest martwe samo w sobie. Dopiero uwierzenie Jezusowi jest erga, które zmienia wszystko. To jest dzieło Boże. Tą wiarę w Jezusa wzbudza Bóg. Boży to dar. Lecz powie ktoś, ty masz wiarę, ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden, dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. 18 werset. Al reitisu pistin eheis kago erga echo deizon moi ten pistin su horis ton ergon su kago deizo soi ek ton ergon mu ten pistin mu su pisteueis oti hoti hot heos eis estin kalos poieis dobrze czynisz kai ta daimonia pisteuosin kai Frisusin, Jakuba 2, 19 i 18. Tu w wersetach 18 i 19 ponownie Jakub pokazuje, że formalnie prawidłowa teologia, hasło Bóg jest jeden, bez erga, czyli bez uwierzenia w Jezusa, jest demoniczną teologią lęku. Ciekawe jest, że prawidłowa teologia jest nazywana kalos poieis, dobrze czynisz. Wiara, że Bóg jest jeden i jest dobrym uczynkiem, w odróżnieniu od uwierzenia w Jezusa, które jest ta erga tut heu, czyli dziełem Bożym, ta erga tut heu. Chcesz przeto poznać nędzy człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa, mówi 20 werset i 21. Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka syna swego? I 22 werset. Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. Kiedy Abraham uwierzył Bogu, wówczas doszło go słowo Pana. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Rodzaju 15 rozdział, rok 1913 przed narodzeniem Chrystusa. Pytanie, czy Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka syna swego? Odpowiedź nie. To wcześniej Abraham był usprawiedliwiony z samej wiary. Bóg patrzy na serce i widział wiarę Abrahama i usprawiedliwił go na podstawie wiary. Usprawiedliwienie miało miejsce około 1913 roku przed narodzeniem Chrystusa. Ofiarowanie Izaaka miało miejsce około 1872 roku przed narodzeniem Chrystusa. Różnica czasowa między usprawiedliwieniem a złożeniem Izaaka to około 30 lat. Nie ma więc żadnego związku.
Jakub pisał to do Żydów, którzy doskonale wiedzieli, że Bóg usprawiedliwił z samej wiary Abrahama i dopiero około 30 lat później Abraham złożył w ofierze Izaaka. Każdy żydowski słuchacz synagodze na pytanie Jakuba, czy Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka syna swego, krzyknie nie. Co za nonsens, oczywiście, że nie. To 30 lat różnicy. I wypełniło się pismo, które mówi, jak mówi 23 werset, uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu i nazwany został przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. 24 werset. Orate toinun hoti ez ergon dikaiotai antropos kai uk ek pisteos monon. Jakuba 2, 24. Ta sama myśl, co w wersecie 17. Czyli samo wyznanie warg poprawnej teologii bez uwierzenia w Jezusa erga dzieła, ta erga tut heu, dzieło Boże, jest nieistotne. Abraham usprawiedliwiony około 30 lat wcześniej, zanim wykonał jakikolwiek uczynek wiary. Co ciekawe, po drodze spłodził Izmaela nieposłuszeństwo, okłamał kilku króli, pokłócił się z Lotem. W jego życiu nie było nic dobrego przez te 30 lat po uwierzeniu. Przez te 30 lat ten sprawiedliwy żył równie zepsuty sposób jak sprawiedliwy Lot. 25 werset. W podobny sposób i Rahab, nierządnica. Czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą? Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Jakuba 2, 25 i 26. Osperger to soma choris pneumatos nekros estin utos kai he pistis choris ton ergon nekra estin. Jakuba 2, 26. Jakub podsumowuje, jak ciało bez ducha jest martwe. Tak, poprawnie, teologiczna wiara w jednego Boga bez uwierzenia w Jezusa, czyli erga, ta erga to tcheu, dzieła Boże, jest martwa. Podsumowując, list Jakuba uczy, że zbawienie jest z wiary w Pana Jezusa, erga, dzieła, ta erga to tcheu, dzieła Boże, a nie z martwego teologicznie poprawnego systemu monoteistycznego. Słowo mówi, pokazuje, że chodzi o wyznawcę, który nie ma wiary, ale mówi. Bardzo ważne jest, żeby zauważyć, że w Jakuba 2,14 Jakub przedstawia tę osobę, która mówi, jako ktośa, a nie jako brata. Cóż to pomoże, że ktoś, niektórych z was bracia, lecz ktoś, chodzi o ktośa, niekoniecznie o brata. Wiemy, że Abraham został usprawiedliwiony z wiary. Wyraźnie mówi o tym pismo. W Rzymian. Jakub z kolei pyta. Zadaję pytanie, czy Abraham został usprawiedliwiony z uczynków? Odpowiedź na to pytanie brzmi, nie został usprawiedliwiony z uczynków. Wystarczy wziąć Księgę Mojżeszową i zobaczyć, że zanim złożył syna w ofierze, już był usprawiedliwiony z wiary. Kolejne pytanie, czy z uczynków Rahab została usprawiedliwiona? Także odpowiedź brzmi, Rahab nie została usprawiedliwiona z uczynków. Rahab została usprawiedliwiona z wiary. Dopiero usprawiedliwienie z wiary spowodowało, że Abraham zmienił się w Abrahama. Zauważ, że Jakub pyta o Abrahama, nie o Abrama. Czy jeśli zada ci ktoś pytanie, czy 7 plus 8 to jest 1, to czy sam fakt zadania pytania zmusza cię do odpowiedzi tak? Tak samo pytanie, czy z uczynków, czy z wiary został usprawiedliwiony Abraham, wywołuje prawidłową odpowiedź. Z wiary został usprawiedliwiony Abraham, niezależnie od uczynków. Jeśli chodzi o was, o 14 werset drugiego rozdziału listu Jakuba, to chodzi o obłudnika, który nie wierzy, a tylko mówi, że wierzy, ale de facto w ogóle nie wierzy. Może chodzić oczywiście o wierzącego, ale w pierwszej rzędzie chodzi o kogoś, kto tylko deklaruje wiarę. Cóż to pomoże, że ktoś niewierzący mówi, że ma wiarę?
wiara nie może go zbawić, bo jest niewierzący. Ale jeśli uwierzy, wiara może go zbawić, bo wtedy będzie już wierzący. Pamiętaj, że list był napisany do Żydów i jest tam specyficzny żydowski sposób wyrażania się. Na przykład możesz prześledzić, jak dziwnie odbywały się rozmowy Żydów z Panem Jezusem. Taki dziwny żydowski sposób rozmawiania jest właśnie również w liście Jakuba. Jakub pisze jako Żyd do Żydów, stąd taki typowy żydowski sposób pytania. Myślę, że chodzi tam o zbawienie, które możemy zdefiniować albo jako zbawienie od piekła. Choć, tak jak już wcześniej wspomniałem, nie ma to wielkiego znaczenia, może też być tak, jak proponujemy jako alternatywę, czyli że może to być jako ocalenie tych biednych, głodnych, nieubranych od zimna i od tego, żeby byli głodni. Więc jeśli werset 14 się rozumie, wtedy mamy otwarte rozumienie całości. Kluczowe jest tam słowo mówi. Mówi. Ludzie różne rzeczy mówią. Na przykład politycy mówią, że coś zrobią, jak zostaną wybrani. Albo dziecko, jak jest przestraszone, też może coś obiecać i powiedzieć. Tak samo niewierzący mówią, że mają wiarę, ale jej nie mają. I wtedy wiara, której nie mają, nie może ich zbawić. Ale jeśli będą mieli wiarę, jeśli uwierzą, to będzie mogła ich zbawić. Dlatego drugi rozdział listu Jakuba, werset 14, należy brać jako takie żydowskie pytanie. Cóż to pomoże, bracia moi, że jakiś niewierzący twierdzi, że jest wierzący? Nie może go zbawić wiara, której nie ma. Cóż to pomoże, bracia moi, że jakiś wierzący twierdzi, że jest wierzący? Może go zbawić wiara, którą ma. Jest to żydowski sposób wyrażania się do żydowskich czytelników. Cóż to pomoże, bracia moi, że ktoś, kto zupełnie nie ma pojęcia o tym, czym jest wiara, twierdzi, że posiada wiarę? Nic to nie pomoże, gdyż wiara taka nie może go zbawić, gdyż on tej wiary nie ma. Jakuba, rozdział 2, werset 14 do 26, można też spróbować sparafrazować w następujący sposób. Co pomoże, bracia moi, jeśli ktoś rzekłby, że ma wiarę, a nie działałby Bóg zbawiając? Ta wiara jest, jeśli jest prawdziwa, a nie jest tylko deklaracją słowną, niepowiązaną z faktyczną wiarą, może go zbawić. Posłużmy się ilustracją. Gdyby brat albo siostra byli nadzy i brakowałoby im codziennego pożywienia i ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie się, a nie dalibyście im tego, czego potrzebuje ciało, to co to pomoże? Także też wiara, jeżeli nie wywoływałaby Bożego zbawienia, martwa byłaby sama w sobie, ale wiara może zbawić tego, kto wierzy. Drugi przykład, gdy powie ktoś, ty masz wiarę, a ja mam czyny, pokaż mi wiarę swoją bez twoich czynów, ja ci pokażę wiarę moją z moich czynów. Jak wiadomo, wiary tego, kto ma wiarę, nie widać, bo czyny jej nie mogą pokazać. A ten człowiek nie może pokazać wiary czynami, bo czyny pokazują jedynie działanie, ale nie wyjaśniają tego, co się dzieje w sercu, ani jaką czyny mają motywację. Jest też kolejny przykład. Nieistotna wiara, która nie może zbawić. Jest nią wiara w częściowe doktryny. Na przykład ktoś wierzy, że Bóg jest jeden, dobrze czyni, ale to wiara demonów, jeśli w to wierzysz i drżysz, bo nie ufasz Bogu, że ofiara Jezusa wystarczy do twojego zbawienia. Czy chcesz to wiedzieć, pusty człowieku, że wiara bez zbawienia tego, kto wierzy, byłaby nieistotna? Posłużę się kolejnym przykładem z życia Abrahama, ojca naszego. Został usprawiedliwiony z wiary wiele lat wcześniej, a nie dopiero gdy ofiarował Izaaka swojego syna na ołtarzu. Widzisz, że wiara zbawia i zbawiając, wiara jest kompletna. I tak wypełniło się pismo, które mówi, i uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość i został nazwany przyjacielem Boga. Zatem czy widzicie, że człowiek jest usprawiedliwiony działaniem Boga na podstawie wiary? Wiara nie jest sama, bo zbawia. Podam inny przykład. Rahab, nierządnica, nie ze swoich czynów została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłańców i wypuściła ich inną drogą. Zbawiona była wcześniej, przed tym, gdy to zrobiła.
bo jak ciało bez duszy jest martwe, tak też wiara bez działania Boga byłaby martwa. Tak, taką parafrazę możemy również tutaj zastosować i to jest moja propozycja jako jeden z wariantów rozumienia tego fragmentu. Propozycja przekładu dynamicznego przedstawiającego inną perspektywę tego fragmentu, co mam nadzieję pozwoli Ci zrozumieć jedno z wielu stanowisk, które na temat Jakuba 2 jest możliwe w związku z tym, co ten fragment mówi. I w zgodzie z całym kontekstem Pisma Świętego jest tych wariantów kilka, które równolegle musimy uznać za tak samo prawdopodobne. Niektóre nie są w żaden sposób prawdopodobne, na przykład te, które mówią, że zbawienie jest z uczynków, bo nie jest z uczynków. I jeśli w takim razie mamy ten Jakub 2 tutaj omówiony, to widzimy, że nie ma czegoś takiego jak dyspensacyjne dzielenie włosa na czworo, jeśli chodzi o zbawienie, bo zbawienie zawsze jest z łaski przez wiarę, niezależnie od uczynków. Niezrozumiały werset w Biblii jest jak kamień na polu. Praktyczny rolnik, jak ma kamień w polu, to przy oraniu pola, jeśli nie da się tego kamienia wyrzucić, to ten kamień omija i pracuje dalej. Potem rok później znów go próbuje wydobyć, ale jeśli nadal siedzi kamień za głęboko, to tak samo robi jak rok wcześniej. Mijają lata, czasem 5 orek, czasem 10 orek. Po pewnym czasie kamień ten na tyle wyjdzie na wierzch, że da się go z pola ściągnąć. Tak jest z takimi fragmentami Biblii. Do końca życia będą miejsca w Biblii, które będą takimi kamieniami. Jeden wyciągniesz, pojawi się inny. A orka musi iść dalej, bo werset niezrozumiały, czy fragment niezrozumiały jest jak kamień. A jeść trzeba i to wersety zrozumiane karmią. Jana 3:16-18. Rozumiesz? Rozumiesz. Jana 3:36. Rozumiesz? Rozumiesz. Jana 5:24. Rozumiesz? Rozumiesz. Tytusa 3:5. Rozumiesz? Rozumiesz. To, co rozumiesz, karmi. Ten kamień też kiedyś zamieni się w jedzenie. Mnie Jakuba 2 zawsze pociesza i karmi, ale na początku miałem z nim trochę pracy, bo to jest list do tych, co się zgromadzają w synagodze. Też jako taką marginalną uwagę warto zwrócić na pewną rzecz uwagę, że w oryginale nie ma znaków zapytania. I jeżeli byśmy ten fragment twierdząco przeczytali na przykład z Jakuba 2:14 bez znaku zapytania, to całkowicie też możemy mieć inną perspektywę. Jakub wymienia korzyść, wiara może go zbawić. Potem sposób typowy dla żydowskiego sposobu wyrażania się, trochę podobnie do pierwszego listu Jana, jeśli zauważysz podobieństwo do pierwszego listu Jana, to wiele skorzystasz. Tam też jest o udzieleniu pomocy wierzącym i zachęta, aby dzieci miłowały nie słowem, ale uczynkiem. Jakub też mówi, aby do wiary, która nas zbawia, dodać pożyteczne dla otoczenia działanie w postaci troski o innych wierzących. Nawet wskazuje, że Rahab i Abraham wykonali uczynki życia w postaci zdrady kraju albo złożenie w ofierze syna. Natomiast co do głównego zagadnienia, w ogóle nie ma tutaj tematu wątpliwości co do tego, że wiara może zbawić. Oczywiście warunkiem jest, żeby nie była to wiara tylko deklarowana, ale faktyczna. Mówić można, że ma się wiarę, nie mając wiary. Ja tak robiłem przez 10 lat codziennie. W mojej ocenie Jakuba 2 jest jednym z łatwiejszych i najbardziej oczywistych rozdziałów Biblii, ale ponieważ jest to kolejny rozdział, który zawiera zapewnienie, że zbawienie jest tylko z wiary, to oczywiste jest, że diabeł i jego ludzie nie mogli go zostawić w spokoju. Mam nadzieję, że teraz już wszystko się wyda jasne co do Jakuba. Rozdział ten przede wszystkim mówi o wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały. Pierwszym punktem jest to, że Jezus Chrystus, Syn Boży, mimo że ma przyjętą postać ubogiego, jest równy bogatemu Ojcu, bogatemu Bogu Ojcu. I dlatego jeśli przyjdzie do synagogi ktoś ubogi, ma być tak samo traktowany jak bogaty.
wiara wystarczy do zbawienia. I dlatego wynika z tego to, że nawet jeśli ten biedny jest głodny i niedostatecznie ubrany, to nie tylko należy go posadzić na miejscu równo z bogatymi członkami synagogi, ale również odziać i nakarmić. Dzięki wierze możemy to zrobić, bo nawet jak tak wspaniałe, heroiczne czyny, jak zdrada kraju i złożenie syna w ofierze, są to uczynki, które są możliwe dzięki wierze. Bez wiary to jest niemożliwe, bo bez wiary ten biedny będzie pogardzany i bez wiary bogaty jest ważniejszy od ubogiego, dlatego że to jedynie wiara jest siłą zrównania ubogiego z bogatym wewnątrz synagogi. Dlatego Jakub trochę mówi o tym, żeby bogaty cieszył się z poniżenia swego, a ubogi z wywyższenia swego, bo faktycznie są na równym poziomie, jeśli mówimy o płaszczyźnie wiary. Tu, w świecie, dalej są między nimi różnice. Równość ta wynika po pierwsze z tego, że jest Jezus Chrystus równy Ojcu. Po drugie, równość ta wynika z tego, że z punktu widzenia zbawienia pieniądze w ogóle nie grają roli. To właśnie, moim zdaniem, napisał Jakub w rozdziale drugim. Po pierwsze, tak jak ciało bez ducha jest ciałem, tak wiara bez uczynków jest wiarą. Ciało bez ducha jest ciałem, wiara bez uczynków jest wiarą. Jeśli zrobimy porównanie, to ciało to wiara, a duch to uczynki. Wiara w Pana Jezusa jest wiarą, wiarą zbawczą. To znaczy, że jeśli ktoś uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, to jest zbawiony. Bez wiary nie jesteśmy w stanie robić dobrych uczynków. Po uwierzeniu, przez to, że jesteśmy narodzeni na nowo, jesteśmy w stanie robić dobre uczynki. Nie musimy ich robić, ale możemy. Nie udowodnią one naszego zbawienia, ale możemy je robić. Nie przekreślą naszego zbawienia, gdy ich nie będzie, ale możemy je robić. To jest przywilej. Co do uczynków wymienionych w drugim rozdziale Jakuba, to faktycznie ubranie i nakarmienie kogoś, kto jest głodny i nie do końca ubrany, a do tego jest domownikiem wiary, bo jest współchrześcijaninem, to takie coś będzie widziane przez tych ludzi, których ubraliśmy i nakarmiliśmy. Oni zobaczą dobry uczynek. Judasz troszczył się o ubogich, przynajmniej to deklarował, więc być może niejednego nakarmił i niejednego ubrał. Mimo że nie był wierzący i szedł do piekła. Kluczowy jest stosunek do osoby Pana Jezusa. Judasz miał niewłaściwy stosunek do osoby Pana Jezusa. Natomiast jeśli byśmy wzięli uczynki Rahab, która aż do końca Biblii jest nazywana nierządnicą, to ludzie oceniliby ten czyn różnie. Jedni oceniliby go jako skandal, że zdradziła króla i okłamała ludzi, którzy byli z jej państwa i dbali o jej bezpieczeństwo. To, co zrobiła Rahab, było zdradą stanu. I Jakub pokazuje tu specjalnie drugi rodzaj uczynku wynikającego z wiary. Dla Izraelitów ten uczynek był rozumiany jako przejście na ich stronę i jako ludzie go docenili. Mamy więc nieuniwersalny uczynek, bo jedni oceniają go dobrze, a drudzy oceniają go bardzo źle. W porównaniu z pierwszym uczynkiem, którym było ubranie i nakarmienie, ten drugi uczynek jest uczynkiem, którego ludzie nie ocenią tak samo wszyscy. A pierwszy uczynek raczej wszyscy rozsądni ludzie ocenią dobrze. Myślę, że każdy się zgodzi, że ubrać i nakarmić kogoś, komu brakuje ubrania i jedzenia, to jest dobry uczynek. I oto przechodzimy do trzeciego uczynku, uczynek Abrahama. On nie musiał tego uczynku robić dla Boga, bo Bóg wie, którzy są Jego. Pan zna tych, którzy są Jego. Ale Abraham to zrobił. Nie zrobił tego dla ludzi. Myślę, że gdyby spytać Sary o zdanie, to powiedziałaby, że nie wie, co odbiło jej mężowi. Gdyby spytać Izaaka, to on miał wtedy kilkanaście lat, być może nawet 18, a większość mówi, że około 13 lat, to na pewno nie chciał umierać, a tu idzie ze starszym mężczyzną w góry i niesie drwa, na których go spalą. Ten uczynek na pewno nie był dobrze oceniony przez pomoc społeczną.
nie byłby dobrze oceniony przez pomoc społeczną, gdyby wtedy istniała. Natychmiast gmina wysłałaby razem z policją służby, żeby odebrać Izaaka Abrahamowi, gdyby się dowiedzieli, że chce go zabić dla Boga. I to jest trzecia kategoria uczynku wiary. Nikt z ludzi nie oceni tego dobrze. Wszyscy ludzie ocenią go źle, a Bóg tego uczynku nie potrzebuje. Bóg wie, co jest w sercu i nie potrzebuje potwierdzenia w postaci faktycznego działania człowieka. 14 werset niepotrzebnie jest powodem irytacji wielu ludzi, ponieważ tam jest powiedziane, że to chodzi tylko o tych, którzy mówią. Nie spotkałem, aby Judasz mówił, że ma wiarę, ale myślę, że ci z Mateusza 7 rozdział będą mówić, że mają wiarę. Mówienie o tym, że ma się wiarę, nic nie znaczy. Także o tym, że demony wierzą, że Bóg jest jeden, to jest nawiązanie do judaistycznego monoteizmu. Ludzie niewierzący w Biblię mówili, że wierzą, że Bóg jest jeden. Mahometanie mówią, że Bóg jest jeden. Być może nawet Mahometanie w to wierzą, że Bóg jest jeden. Ale to nic nie daje. Ci, którzy wydrukowali dolary, napisali w Bogu ufamy. Mówili, że mają wiarę i mówili, że mają wiarę w jednego Boga. Ale czy ją faktycznie mieli? Jeśli mieli, są zbawieni. Jeśli nie mieli, idą na potępienie. Także bardzo ważne jest to, żeby rozumieć, że nie każda wiara zbawia. Paweł w 15 rozdziale 1 listu do Koryntian mówi, że daremna jest wasza wiara, nadaremnie uwierzyliście. W co wierzyli ci ludzie, do których on to mówił? Wierzyli, że Bóg jest jeden, ale nie wierzyli, że Jezus zmartwychwstał. Jeśli uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził go z martwych, jest bardzo ważne. Dlatego jeśli ktoś wierzy w Jezusa jako dobrego nauczyciela, który nie umarł na krzyżu i nie zmartwychwstał, tylko w ostatniej chwili zamienił się z Judaszem, to taka wiara nie może go zbawić, mimo że wierzy w jednego Boga. Mówi, że ma wiarę. Rzymscy katolicy mówią, że mają wiarę w jednego Boga, wierzą w Boga Wszechmogącego Stworzyciela nieba i ziemi, powtarzającą mszę. Czy taka mówiona deklaracja o tym, że mają wiarę, choć jej nie mają, coś pomoże? Ile razy zanim ktoś uwierzył w Pana Jezusa, mówił tą formułkę na mszy, wierzę w Boga Wszechmogącego Stworzyciela nieba i ziemi? Ja powtarzałem to tysiące razy, w zasadzie od trzeciego roku życia, kiedy już umiałem mówić, powtarzałem to, co pacierz wieczorem i co mszę raz w tygodniu, średnio 50 razy rocznie, aż do 13 roku życia, czyli to było 10 lat razy 50, 500 mszy oraz 3600 pacierzy, a był okres, kiedy paciorek zmawiałem rano i wieczorem oraz gdy chodziłem na religię dwa razy w tygodniu, to przecież zmawialiśmy go na początku lekcji religii i na końcu lekcji religii. Cały czas byłem niewierzący, cały czas mówiłem, że mam wiarę. Cały czas mówiłem, że wierzę w jednego Boga. Cały czas robiłem tak zwane charytatywne uczynki. Pomagałem starszym osobom wnosić telewizory do domów lub zakupy. Pomagałem staruszkom przejść przez ulicę. Pomagałem robić zakupy. Byłem też w harcerstwie. Tak, w harcerstwie, gdzie wiele bardzo dobrych, tak zwanych uczynków dobrych się wykonywało. Jeśli weźmiesz pod uwagę, że to harcerstwo było komunistyczne, ateistyczne, więc robiliśmy to dla Lenina, cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? List Jakuba 2,14. Więc tutaj zbawienie jest z samej wiary. I skoro zbawienie jest z samej wiary, to uczynki nie są tutaj w ogóle towarzystwem wiary. Jest to bardzo ważna zasada, że nie ma potrzeby w żaden sposób zapominać tych wersetów, które są jasne w danym temacie. Cóż to pomoże, że ktoś mówi, że ma wiarę? Werset ten zawiera słowo mówi. Co z tego, że ktoś mówi, że ma słonia w karafce? Czy to znaczy, że ma? Co z tego, że ktoś mówi, że ma wiarę, jeśli tej wiary nie ma?
ani nigdy nie miał. Mało tego, wiara jest potrzebna tylko w czasie przyjęcia zbawienia. Potem już nie jest potrzebna i może być tak, że ktoś uwierzył Bogu, jest raz na zawsze zbawiony, a potem stracił wiarę i mimo to będzie w niebie, bo liczy się to, że skorzystał z ratunku i został uratowany. I to jest wyraźnie powiedziane, że jeśli ja przestaję wierzyć, to Jezus i tak spełni to, co obiecał, bo On obiecał, że jeśli uwierzyłem, mam życie wieczne. Kiedyś zbawiony, przedtem wierzący, w wyniku utraty wiary może zacząć żyć gorzej od niewierzącego. A jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników, nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. I mówi 1 Tymoteusza 5,8. Zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego, a mimo to jest zbawiony i będzie w niebie, jeśli wcześniej uwierzył Jezusowi. I jest już zbawiony. I taki ktoś zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego, ale chodzi do zboru i mówi, że ma wiarę. Czy taka mówiona wiara może go zbawić? Nie, ale jeśli wcześniej już był zbawiony, to już jest zbawiony. Tu dochodzimy właśnie do sedna sprawy, że musimy pamiętać, że zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków. I to jest bardzo ważne, żeby rozumieć, że uczynki nie mają nic wspólnego z wymagami zbawienia. Zbawienie jest tylko z wiary. Wiara wywołuje narodzenie na nowo. Nowe życie w chrześcijaninie daje mu moc, aby żyć zwycięskim życiem. Jest to skutek, który jest wynikiem narodzenia na nowo. To nowe życie wydaje owoce dla Boga. Ani brak owoców nie oznacza, że mamy do czynienia z kimś martwym duchowo, ani istnienie dobrych uczynków nie znaczy, że mamy do czynienia ze zbawionym. Nie da się pokazać wiary z uczynków. Nie da się zaprzeczyć istnieniu wiary przez brak uczynków. Pan Bóg zna tych, którzy są Jego, natomiast uczynki są przydatne do tego, żeby zewnętrzne świadectwo dawać, czyli na przykład jeśli osoba się nie ochrzci, to jest tak zwanym tajnym chrześcijaninem. Oczywiście pójdzie do nieba, jeśli jest nawrócona, raz zbawiony, na zawsze zbawiony, ale nie włączy się w dawanie jawnego świadectwa jako zgromadzenie łamiące co niedzielę chleb i pijące z kubka, dlatego że zgromadzeniu, które jawnie jest tak jakby świecznikiem, to w zgromadzeniu znajdują się osoby ochrzczone na podstawie ich deklaracji. Możliwe jest, że są tam również osoby nienarodzone na nowo, tylko deklarujące. One oczywiście uczestniczą w zewnętrznym rytuale, który nic im nie może pomóc. No ale ludzie nie mają jak tego sprawdzić, bo nikt z nas nie ma rentgena duchowego. Więc zbory oceniają na podstawie zewnętrznego życia połączonego z deklaracją ust. Jedno i drugie może wykonać człowiek idący do piekła. Szatan przybiera postać anioła światłości, więc nic dziwnego, że jego słudzy przybierają postać sług sprawiedliwości. Będą to najbardziej punktualne osoby, najbardziej grzeczne osoby, no i dokładnie przestrzegające regulaminu kościelnego i dobrych obyczajów. Być może nawet będą bardzo dobrymi pracownikami, jak Judasz, który był nie do odróżnienia od Piotra. Judasz w ukryciu kradł, ale zewnętrznie był to spoko koleś. Więc jeśli ktoś uwierzył Panu Jezusowi Chrystusowi, po pewnym czasie będzie szukał coraz większej radości z bycia razem z Panem Jezusem, jeśli nic nie zakłóci naturalnego procesu. Może coś zakłócić taki naturalny proces, na przykład prześladowania w krajach trzeciego świata, albo jakaś osobowościowa przyczyna u człowieka żyjącego w całkowicie wolnym kraju. Być może stare grzechy będą ciągle dla tej osoby zbyt silne, bo co na przykład ma zrobić człowiek, który ma silne uzależnienie od jakiegoś grzechu? Uwierzył Panu Jezusowi, załóżmy, jest naprawdę zbawiony, ale jest silnie uzależniony. Co prawda przestał krzywdzić siebie i innych, ale ciągle jest uzależniony. Oczywiście powinien dać się ochrzcić na podstawie wyznania wiary,
Ale często takie osoby są odrzucane. Pierwsze skrzypce w ich odrzuceniu często grają nienarodzeni na nowo członkowie zboru, którzy są bardzo porządni i nie rozumieją, że Kościół to jest szpital dla grzeszników, a nie hotel dla świętych. Taki ochrzczony grzesznik, przyzwyczajony jeszcze do bałwochwalstwa, jak to mówi Pismo Święte, na przykład w liście do Koryntian, prawdopodobnie dostałby silny impuls, żeby zerwać również z tym grzechem, a po pewnym czasie być może całkowicie, tak by zaniedbał to swoje przyzwyczajenie do bałwochwalstwa, że mógłby nawet założyć prawidłowo działającą rodzinę i kilka lat później uczciwie jako rodzic zajmować się swoimi dziećmi, nie robiąc krzywdy przez zły przykład. Dlatego chrzest jest tylko na wyznanie wiary i nie należy robić nadmiernych śledztw. Czym innym jest łamanie chleba, gdzie już takie ocenianie jest konieczne. I to jest bardzo ważne, żeby to rozumieć też, że zdarzają się wypadki. Pewien człowiek miał wypadek, golił się rano, śpieszył się, pośliznął w łazience, upadł i stracił przytomność. Po długotrwałej rehabilitacji okazało się, że ten człowiek pamięta jedynie to, co wydarzyło się po wypadku. Ze swoich dokumentów dowiedział się, że ma firmę, duże udziały i sporo akcji. Od osób otaczających go, że ma rodzinę i dzieci. Do żony nic nie czuł, do dzieci nic nie czuł, choć był całe 30 lat małżeństwa kochającym ojcem i wzorowym mężem. Nic nie pamiętał. Oczywiście dane ilości lat nie mają tu znaczenia, ale są ciekawe. Więc te i inne dane mogą być różne w różnych przypadkach. Chodzi o ideę. Chrześcijanie, naprawdę nawróceni, mogą zlekceważyć grzech. Na przykład mogą być tacy święci, że niesprawiedliwie mogą upomnieć innego wierzącego, łamiąc Mateusza 18, gdzie Pan Jezus nakazał, aby upominając kogoś pójść sam na sam, pozyskać brata. Załóżmy, że mamy chrześcijanina o imieniu P. On w czasie ewangelizacji zobaczył, że M zgrzeszył, skłamał. Zamiast pójść i upomnieć go sam na sam, jak mówi Ewangelia Mateusza 18 rozdział, nie zachowując dyskrecji, upomniał tego brata M przy wszystkich. Brat M się nie poprawił, co oczywiste, bo nie została zachowana procedura z Ewangelii Mateusza 18, więc nie było szans, aby zadziałała. Brat P, wbrew procedurze, nie wziął innego brata, aby z bratem M porozmawiać, zamiast tego w swoim świętym gniewie na brata M i innych zborowników przestał chodzić na zgromadzenia. Potem lawina poszła dalej. Po latach w klubie, gdzie uprawia się grzech, spotykamy brata P, jak grzeszy jawnie i mówi, że już kolejne rzeczy pogłębił i coraz bardziej oddalił się od chrześcijaństwa. Oczywiście pamiętamy, że brat P jest zbawiony, raz na zawsze zbawiony. Co się po drodze wydarzyło? Kto myśli, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. No i brat P upadł. Zaniedbał czytania Słowa Bożego, zapomniał, że został oczyszczony. Dlaczego żyje? Może Bóg ma jeszcze dla niego plan, może za ileś lat się otrzepie i bogaty o swoje doświadczenia, kolejny raz będzie bardziej łaskawy dla braci i zastosuje się do Ewangelii Mateusza 18 zgodnie z tym, co Pan Jezus powiedział. A może po kolejnym ostrzeżeniu Bóg odwoła brata P do nieba. Chrześcijanin, jeśli jest zbawiony, to gdy grzeszy, pójdzie do nieba. Tyle, że może pójdzie szybciej. No i jeszcze bardziej skomplikowany przykład może być bardziej niebezpieczny. Załóżmy, że mamy chrześcijanina o imieniu P. On w czasie ewangelizacji zobaczył, że brat M zgrzeszył. Czyli początek jest taki sam jak w poprzedniej historii. Skłamał. Zamiast pójść i upomnieć go sam na sam, jak mówi Ewangelia Mateusza 18, nie zachowując dyskrecji, upomniał brata M przy wszystkich. Brat M się nie poprawił, co oczywiste. Nie została zachowana procedura z Ewangelii Mateusza 18, więc nie było szans, aby zadziałała.
Brat P wbrew procedurze nie wziął innego brata, aby z bratem M porozmawiać, zamiast tego w swoim świętym gniewie na brata M i innych zborowników chodził na zgromadzenia i swoją niebiblijną postawą zakaził innych. Potem lawina poszła dalej. Po latach w zborze spotykamy brata P, jak głosi kazanie i mówi, że chrześcijaństwo może sobie nie słuchać Ewangelii Mateusza 18. Ten drugi wariant jest gorszy niż pierwszy. Jeśli jesteś pewien, że jesteś zbawiony na podstawie wiary, to to jest właściwa postawa. Ale jeśli nie wiesz, czy gdybyś dzisiaj umarł, poszedłbyś do nieba, na które nie zasłużyłeś, to niestety prawdopodobnie idziesz do piekła, na które zasłużyłeś. Uwierz zatem w Pana Jezusa, abyś był zbawiony i żebyś poszedł do nieba, na które nie zasłużyłeś. To przypadek, w którym facet przyszedł do Jezusa, a on nie powiedział mu, że zbawienie jest tylko przez wiarę, chce tylko, żebyś zobaczył, co mówi, a nie moją opinię, nie mówię ci, co myślę, że to mówi lub co myślę, że to znaczy. Tutaj przychodzi bogaty młody władca w Ewangelii Mateusza rozdział 19 werset 16 Biblia Króla Jakuba i oto przyszedł jeden i rzekł do niego: dobry mistrzu, co dobrego mam czynić, abym miał życie wieczne? Czego ten facet chce? Życia wiecznego, a on mówi: co mam zrobić, aby uzyskać życie wieczne? Jego myślenie było: och, jest praca, którą muszę wykonać, aby uzyskać zbawienie. Powiedzieli w nim: dlaczego mnie powodują? Nie ma nikogo dobrego oprócz jednego, który jest Bogiem, ale jeśli chcesz wejść do życia wiecznego w kontekście zachowaj przykazania, które mu powiedział, które Jezus powiedział, że nie popełnię morderstwa, nie powinienem popełniać cudzołóstwa, nie będziesz kradł, więc nie będziesz składał fałszywego świadectwa, czcij ojca swego i matkę swoją i będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. A młodzieniec rzekł do niego, że wszystkie te rzeczy zachowywałem od młodości aż dotąd, a czego mi brak? A Jezus rzekł do niego: jeśli chcesz być doskonały, idź i sprzedaj, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie i przyjdź i chodź za mną. A kiedy młody człowiek usłyszał to powiedzenie, odszedł zasmucony, ponieważ miał wielki majątek. Ten facet przychodzi do Jezusa i mówi: Jezus, co mam zrobić, aby uzyskać życie wieczne? A Jezus powiedział: przestrzegaj przykazań i sprzedaj wszystko, co masz. Dlaczego Jezus Chrystus nie powiedział temu człowiekowi: och, po prostu miej wiarę, sam nie wiem. Dlaczego Jezus powiedział to temu człowiekowi? Wiem tylko, że to zrobił, a odpowiedzą nie była sama wiara, więc ci ludzie, którzy idą i mówią, że sama wiara nigdy nie dyspensuje, sama wiara nigdy nie ma miejsca, jest tylko sama. Dlaczego Jezus nie powiedziałby, że sama wiara jest kłamcą? Nie, teraz czytam później Pawła, który mówi, że prawo jest nauczycielem, aby przyprowadzić nas do Chrystusa, więc myślę o tym, że Bóg powiedział mu, że wiedząc, że jeśli będzie przestrzegał prawa, przyjdzie do Chrystusa później, ponieważ prawo doprowadzi cię do Chrystusa. Może to jest idea stojąca za tym wszystkim, co wiem, to, co powiedział Jezus i nie powiedział, że tylko sama wiara. Czy ci ludzie w ogóle czytają Biblię, która mówi, że to tylko wiara z każdego powodu, aby powiedzieć, że nie chcę go atakować, kocham go, niektórzy z nich są moimi przyjaciółmi i troszczę się o nich, ale pozwalają sobie na to, by ktoś, kto chce wywołać spór i uczynić z tego punkt podziału wśród braci, a ja nie jestem w stanie tego zrobić. Bracia, a ja tam nie idę i nie pozwolę na to, nie pozwolę, aby ktoś przyszedł i podzielił ciało Chrystusa z powodu tak głupiej kwestii. To naprawdę obrzydliwe, kiedy mamy to tutaj, dlaczego w ogóle ma znaczenie, co to jest w innych dyspensacjach? Słowo Boże mówi w rozdziale 19 Ewangelii Mateusza, zaczynając od wersetu 16, a oto przyszedł jeden i rzekł do niego: dobry mistrzu, co dobrego mam czynić, abym miał życie wieczne? A on mu odpowiedział: dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nie ma nikogo. Dobrego. Nie ma nikogo dobrego oprócz jednego, który jest Bogiem. Ale jeśli chcesz wejść do życia, przestrzegaj przykazań. Bogaty młody władca podchodzi do Pana i zadaje pytanie: co dobrego mam czynić, abym miał życie wieczne? Na co Pan odpowiada: przestrzegaj przykazań.
Gdy mamy do czynienia z tym fragmentem, konieczne jest, abyśmy zrozumieli cel prawa w odniesieniu do zbawienia. Rzymian, rozdział 3, werset 20 mówi zatem, że przez uczynki prawa żadne ciało nie będzie usprawiedliwione w Bożych oczach. Dlaczego bowiem przez prawo jest poznanie grzechu? Prawo, gdy jest badane z pokorą, pokazuje mi, że jestem grzesznikiem potrzebującym Zbawiciela i prowadzi mnie do Chrystusa, manifestując, czym jest sprawiedliwość Boża przez wiarę, bez prawa. Galacjan, rozdział 3, werset 24 mówi, że dlatego prawo było naszą szkołą albo naszym pedagogiem do Chrystusa. Nie aby nas zbawić, ale aby przyprowadzić nas do Chrystusa, który mógł nas zbawić, abyśmy zostali usprawiedliwieni przez wiarę. Wielu błędnie utożsamia prawo jako środek usprawiedliwienia, a nie jako lustro, które odzwierciedla grzeszny stan człowieka i niezdolność do zbawienia się. Spójrz wstecz na Mateusza, rozdział 19, werset 18. Biblia mówi, że on powiedział do tego, któremu Jezus powiedział, nie będziesz mordował, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz składał fałszywego świadectwa, czci ojca swego i matkę swoją, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Młodzieniec rzekł do niego, zauważ, co on powiedział, że wszystkie te rzeczy zachowywałem od młodości. A czego mi jeszcze brakuje? Młodzieniec, chcąc się usprawiedliwić, twierdzi, że zachowywał prawo od młodości. Pomyśl o tym. Mówi o samousprawiedliwiającym się urojeniu. Pan Jezus Chrystus podważa to fałszywe samousprawiedliwiające się urojenie, podnosząc standard w wersecie 21, mówiąc nieuchronnie, demonstrując niedoskonałość tego człowieka i niemożliwy standard prawa. Spójrz na werset 21. Jezus rzekł do niego, jeśli chcesz być doskonały, idź i sprzedaj, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie i przyjdź i naśladuj mnie. Skarb w niebie. Przyjdź i naśladuj mnie. Ale kiedy młody człowiek usłyszał to powiedzenie, zauważył, że odszedł zasmucony. Dlaczego? Ponieważ miał wielki majątek. Wtedy Jezus powiedział do swoich uczniów, zaprawdę powiadam wam, że bogaty człowiek z trudnością wejdzie do Królestwa Niebieskiego. I znowu powiadam wam, że łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Gdy jego uczniowie to usłyszeli, byli niezmiernie zdumieni, mówiąc, kto więc może być zbawiony, ale Jezus spojrzał na nich i powiedział im, że to, co u ludzi jest niemożliwe, jest u Boga możliwe. Niemożliwe jest, żeby człowiek odziedziczył życie wieczne poprzez przestrzeganie przykazań. I dlatego Jezus odwołuje się do prawa, gdy ma do czynienia z bogatym młodym władcą idealnie uważającym się za sprawiedliwego. Grzesznik zobaczyłby niemożliwy standard ustanowiony i poddał się sprawiedliwości Bożej przez wiarę, zamiast dążyć do ustanowienia własnej sprawiedliwości. Jakuba, rozdział 2, werset 10 mówi, że każdy, kto przestrzega całego prawa, a nie przestrzega jednego, no to jeśli zgrzeszy w jednym punkcie, jest winny wszystkich. Jezus Chrystus, który znał całe prawo jako prawo, które chciał przestrzegać i sam go nigdy nie złamał, więc nie znał grzechu, stał się grzechem za nas, abyśmy mogli stać się sprawiedliwością Bożą w nim. Rzymian, rozdział 3, werset 22 mówi nawet o sprawiedliwości Bożej, która jest przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I zwróć na to uwagę. Zwróć na to przede wszystkim, że możesz tutaj zauważyć, że wszyscy, którzy wierzą, to doskonała i wystarczająca sprawiedliwość Chrystusa jest im przypisana. Wszystkim tym, którzy wierzą. Bogaty młody władca nie rozpoznał swojego grzesznego stanu. Jego niezdolność do zbawienia siebie i jego potrzeba Zbawiciela była przez niego zignorowana. Nie pozwól, aby to samo dotyczyło ciebie, jeśli nie jesteś pewny, że idziesz do nieba. Zachęcam do uwierzenia Jezusowi Chrystusowi. To jest jedyny warunek, abyś był uratowany od należnej tobie kary piekła wiecznego.
Dyspensacjonalizm odrzuca doktrynę, że Bóg ma od upadku tylko jeden plan zbawienia dla całej ludzkości i potwierdza, że Bóg istniał przez wieki i służył różnym i zróżnicowanym planom zbawienia różnym grupom. W tym zobacz różne plany zbawienia, więc spójrzmy na Stary Testament. Czym jest zbawienie w Starym Testamencie? Zauważ, że jest wiara i uczynki zaangażowane, w zbawienie Ezechiela 18, werset 4. Oto wszystkie dusze są moje jako dusza Ojciec, więc także dusza Syna jest moja dusza, która grzeszy, umrze. Dobrze, nie będziesz zbawioną duszą, umrzesz w swoim grzechu. Dlaczego? Ponieważ spójrz na werset 21, ale jeśli bezbożni zechcą odwróć się od wszystkich swoich grzechów, które popełnił, i przestrzegaj wszystkich moich ustaw i czyń to, co jest zgodne z prawem i sprawiedliwością, na pewno będzie żył, nie umrze za wszystkie swoje przestępstwa, które popełnił, nie zostaną mu wspomniane w jego sprawiedliwości, którą uczynił sporządzono. Będzie żył. Zauważ, że niegodziwy człowiek może nadal żyć, jeśli żałuje i odwraca się od całej swojej niegodziwości i zaczyna czynić dobre uczynki, jeśli jesteś prawą osobą. Dobrze, zobaczmy. Czy żyłeś sprawiedliwie przez całe swoje życie, ale potem w końcu popsułeś to, co ci się przydarzyło, ponieważ spójrz na werset 24. Ale kiedy sprawiedliwy odwraca się od swojej sprawiedliwości i popełnia nieprawość, i czyni zgodnie ze wszystkimi obrzydliwościami, które popełnia niegodziwy, będzie żył całą swoją sprawiedliwością, którą on nie uczynił tego, co zostało wspomniane, w tym wykroczeniu, które popełnił, i niewinnym, że w nich zgrzeszył. Czy wy, co umrzecie, umrzecie w swoich grzechach? Zobaczcie, że umieracie w swoich grzechach, to jest właśnie zbawienie. Ezechiela, rozdział 18 księgi Ezechiela jest często cytowany jako tekst dowodowy, nauczający rzekomo, że jednostka musi odwrócić się od swoich grzechów, aby zostać zbawioną od piekła. Konieczne jest, abyśmy zrozumieli, że odwrócenie się od grzechów lub odwrócenie się od złej drogi jest uczynkiem. A Słowo Boże jest krystalicznie jasne, że zbawienie od kary za grzech nie pochodzi z uczynków, zarówno w Nowym Testamencie, jak i w Starym Testamencie. Nowy Testament i Stary Testament pokazuje, na przykład Jonasza, 3 rozdział, 10 werset mówi: i Bóg widział ich uczynki. Nie przegap tego, że odwrócili się od swojej złej drogi lub odwrócili się od swoich grzechów, a Bóg żałował zła, które powiedział, że im uczyni, i zrobił to, nie zauważając, że Bóg postrzega odwrócenie się od złej drogi jako uczynki. Nie ma znaczenia, jak to widzisz. Jest to wyraźnie powiedziane, że to są uczynki. Efezjan, rozdział 2, werset 8 mówi, że łaską jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie z was samych, jest to Boży dar. Nie z uczynków, nie z odwrócenia się od złej drogi, nie od odwrócenia się od grzechów, aby się nikt nie chlubił. Jeśli zbawienie od kary za grzech byłoby przez uczynki w Starym Testamencie, to niewątpliwie mogliby się chlubić. Rzymian 4, rozdział, werset 1 mówi: co więc powiemy, że Abraham, żyjący w Starym Testamencie, Abraham, praojciec nasz, ojciec znalazł się w ciele? Bo gdyby Abraham był usprawiedliwiony z uczynków, to zauważ, że ma się czym chlubić, ale nie przed Bogiem. Bo jak mówi Pismo, Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to policzone za sprawiedliwość. Teraz temu, który pracuje, nagroda nie jest liczona jako łaska, ale jako należność. Ale temu, który nie pracuje, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, zwróć uwagę, bezbożnego, jego, no nie, chrzest wodny nie jest zaliczony za sprawiedliwość. Jego odwrócenie się od uczynków, od grzechów, nie jest liczone za sprawiedliwość.
ale jego wiara jest liczona za sprawiedliwość. Tak, werset 6. Tak jak Dawid w Starym Testamencie lub Nowym również opisuje błogosławieństwo człowieka, któremu Bóg przypisuje sprawiedliwość bez uczynków, bez chrztu wodnego, bez odwrócenia się od złej drogi, bez odwrócenia się od grzechu. Werset 7 mówi, że błogosławieni są ci, których nieprawości są odpuszczone i których grzechy są zakryte. Kontekstowo Ezechiela, rozdział 18, odnosi się do fizycznego sądu, a nie wiecznego potępienia. Bóg jest ostrzegającym. Bóg ostrzega przed konsekwencjami grzechu w tym życiu. I dlatego będę was sądził, domu Izraela, każdego według jego dróg, mówi Ezechiela 18, rozdział, werset 30. Mówi Pan, pokutujcie i odwróćcie się od wszystkich waszych występków, aby nieprawość nie była waszą ruiną. Błędem, który często popełniany jest, gdy mamy do czynienia z tym fragmentem, jest to, że ludzie widzą słowo dusza i od razu myślą o tym, czym jest zbawienie duszy od piekła. Jednak użycie tego słowa odnosi się przede wszystkim do indywidualnej osoby. Zbawienie od piekła. Jednak użycie tego słowa odnosi się po prostu do indywidualnej osoby. Na przykład, gdybym powiedział ci, droga duszo, albo że nie ma duszy w zasięgu wzroku. Czy mam na myśli dosłowną ludzką duszę lub fizyczną osobę? Oczywistą jest odpowiedź, że mam na myśli osobę. Aby dalej uzasadnić to spojrzenie na rozdział 14 Ezechiela i zaczynając od wersetu 13, Synu Człowiecz, gdy ziemia zgrzeszy przeciwko mnie, dopuszczając się ciężkiego przewinienia, wtedy wyciągnę na nią rękę i złamię laskę jej chleba i ześlę na nią głód i odetnę od niej człowieka i zwierzę. Werset 14, nie przegap tego. Chociaż ci trzej mężowie, Noe, Daniel i Job, byliby w tym miejscu fizycznie mówiąc, powinni wybawić, ale ich własne dusze przez ich sprawiedliwość, mówi Pan, zauważ, użycie słowa dusza w odniesieniu do fizycznego wybawienia od doczesnego sądu. To samo dotyczy Ezechiela, rozdział 18. Fragment odnoszący się do fizycznego życia i fizycznej śmierci. Konsekwencje grzechu w tym czasie, śmierć, zniszczenie, ruina i błogosławieństwo przyniesione przez posłuszeństwo Bogu. Księga Przysłów, rozdział 10, werset 27 mówi, że bojaźń Pana przedłuża dni, ale lata niegodziwców zostaną skrócone. Posłuszeństwo wobec Słowa Bożego wydłuża nasze dni na ziemi. I to o to chodzi w Ezechiela 18 rozdział. Werset 11. Wielu fałszywych proroków powstanie i zwiodą wielu. 13. A ponieważ nieprawość będzie obfitować, miłość wielu oziębnie. Wielu ludzi powie tak, tak to jest dzisiaj. To brzmi bardzo podobnie do tego, jak zmierza świat, ale to nic w porównaniu z tym, jak naprawdę będzie w ucisku. Ale potem spójrz na werset 13. Ale kto wytrwa do końca hańby, ten będzie zbawiony. Chwileczkę, jeśli to prawda, to nie mogę być zbawiony przez Ewangelię, muszę być zbawiony przez wytrwanie do końca ucisku, a to idzie i pluje w twarz 1 Koryntian rozdział 15 wersety od 1 do 4, ponieważ jestem zbawiony przez Chrystusa i ufając Ewangelii Efezjan rozdział 1 i werset 13 mówi mi, że jestem zapieczętowany Duchem Świętym obietnicy, więc jestem zbawiony i nie mogę stracić tego zbawienia, ale tutaj nie jesteś zbawiony, chyba że wytrwasz do końca, czy widzisz? Czy wydajesz się bardzo różnymi planami zbawienia? Jeśli jest to plan zbawienia dla nas dzisiaj, w Ewangelii Mateusza 24 jest napisany do chrześcijan, to mogę stracić moje zbawienie, muszę wytrwać do końca, to jest śmieszne. Paweł mówi, że mam życie wieczne, jestem zapieczętowany, jestem usprawiedliwiony, mam przebaczone wszystkie winy i wszystkie grzechy, jestem zbawiony przez Boga Wszechmogącego i usprawiedliwiony, więc nie muszę znosić końca, aby być zbawionym, jestem zbawiony, więc... Widzisz, jak to nie zadziała, próbując zmusić Mateusza 24 do wieku Kościoła i do Kościoła, musi wybrać, ponieważ jedynym sposobem, w jaki mogą być zbawieni, jest wytrwanie do końca. Mnie wygląda zbyt dobrze, próbując zmusić Mateusza 24 do wieku Kościoła. Słowo Boże
mówi w Ewangelii Marka, rozdziale 13, wersecie 13: i będziecie znienawidzeni przez wszystkich ludzi dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Ten fragment jest często źle rozumiany i nadużywany, aby twierdzić, że indywidualne zbawienie z piekła należy interpretować jako zależne od wytrwałości wierze wykazanej przez ich dobre uczynki i ciągłe posłuszeństwo. Jednak staje się jasne w kontekście, gdy analizujemy ten fragment jako całość, że dotyczy on cielesnego, fizycznego wyzwolenia od śmierci, zachowania życia własnego jako zdobycz, a nie duchowego zbawienia od piekła. Powiem, że fragment ten dotyczy fizycznego wyzwolenia od śmierci jako takiego uratowania swojego życia jako zdobycz, a nie duchowego zbawienia od piekła. Spójrz na werset 12 Marka 13:12. Teraz brat zdradzi brata. Na jaką śmierć? Na śmierć fizyczną. Ojciec, syn i dzieci powstaną przeciwko swoim rodzicom i jeden z nich spowoduje ich ponowną fizyczną śmierć, ponownie fizyczną śmierć. Aby jeszcze bardziej uzasadnić tę interpretację, spójrz na werset 20 i przyjmij, że Pan skrócił te dni, aby żadne ciało nie było zatracone, to znaczy, gdyby nie skrócił tych dni, to żadne ciało nie byłoby zbawione. Żadne ciało nie byłoby zbawione, gdyby Pan nie skrócił tych dni. I zwróć uwagę, co ciało ratuje, tak? Czyli powinno być cielesne uratowanie w tym fragmencie widziane. Zbawienie, zbawione fizyczne wyzwolenie od śmierci, a nie duchowe zbawienie z piekła. I czytajmy dalej, ale ze względu na wybranych, których wybrał, skrócił dni. Tak, ze względu na wierzących, którzy fizycznie zniosą ucisk tego czasu, zostaną uratowani lub wybawieni za pomocą zabrania na koniec siedmioletniego ucisku na spotkaniu z Panem. Bo kto wytrwa do końca, spotka się osobiście z Panem Jezusem, o czym czytamy m.in. w Rzymian 10:9. Resztka żydowska spotka się z Jezusem na koniec siedmioletniego ucisku. I w owych dniach, po tym ucisku, słońce się zaćmi, księżyc nie da swego światła i gwiazdy niebieskie spadną i moce, które są w niebie, zostaną wstrząśnięte, a potem po tym ucisku ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach z wielką mocą i chwałą. A potem widzimy, że jest już nowe przymierze po tej chwili. Więc gdy Pan Jezus przyjdzie na ziemię, spotkają się z Nim. Więc to jest jednoznaczne. Ważne, żeby to zauważyć, że tutaj chodzi o fizyczne wybawienie w Mateusza i w Marka. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, to znaczy zachowany fizycznie do końca siedmioletniego ucisku w całości i zdrowiu. Nie chodzi o zbawienie z uczynków, nie chodzi o zbawienie od piekła w tym fragmencie. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Zobacz, oni łączą wszystko razem, ułatwiają to, to takie proste, po prostu podziel to milenium, co to jest tysiąclecie. Spójrz na objawienie 22, objawienie 22, werset 14, objawienie 22, werset 14, jego uczynki bez wiary to uczynki. Możesz powiedzieć, dlaczego wiara nie jest konieczna, ponieważ widzą Boga twarzą w twarz, więc ponieważ widzisz to, tak naprawdę nie musisz w to wierzyć, to jest tuż przed tobą, w porządku, więc twoja wiara jest niepotrzebna, więc będą to uczynki. Spójrz na objawienie 22:14, więc to jest w wieczności i Bóg wita tych ludzi po tysiącleciu, tysiącleciu, które jest tysiącletnim panowaniem Jezusa, które jest po ucisku, co On mówi: błogosławieni, którzy czynią Jego przykazania, aby mieli prawo do drzewa życia i mogli wejść przez bramy do miasta, abyś mógł przejść przez miasto Boże, abyś mógł uczestniczyć w życiu wiecznym drzewa. Błogosławieni ci, którzy wykonują uczynki, jeśli nie wierzysz w tę naukę. Jeśli nie wierzysz w tę doktrynę, to jesteś częścią teologii przymierza, która naucza przymierza łaski, w porządku, jesteś słabym dyspensacjonalistą,
który słucha tego rodzaju doktryny, ile wersetów, co zamierzasz z tym zrobić bez uczynków, które mówią o wierze bez uczynków, to nie ma sensu, jeśli spojrzysz, spróbujesz połączyć to razem, więc oto wiara i uczynki, sama wiara i uczynki, jak to zrobić razem, to nie będzie dobrze, chyba że zrobisz to. Słowo Boże mówi o objawieniu, rozdział 22, werset 14, że błogosławieni, którzy czynią Jego przykazania, aby mieli prawo do drzewa życia i mogli wejść przez bramy do miasta. Fragment ten jest często cytowany jako rzekomy tekst dowodowy nauczający zbawienia opartego na pracy, argumentując, że wejście do nieba jest uwarunkowane przede wszystkim posłuszeństwu przykazaniu. Od posłuszeństwa wierzącego przykazaniu przede wszystkim ta interpretacja jest całkowicie błędna, sprzeczna z jasnym oświadczeniem Chrystusa dotyczącym zbawienia od kary za grzech. Na przykład rozdział 6 Ewangelii Jana, zaczynający się w wersecie 28, Biblia mówi, że wtedy rzekli do Niego, co mamy czynić, zauważ, że możemy wykonywać dzieła Boże. I wykonywanie dzieł Bożych w liczbie mnogiej, werset 29. Pan Jezus Chrystus odpowiedział i rzekł do nich, to jest dzieło Boże. No i zwróć na to uwagę, że to jest dzieło Boże. Nie powiedział, że to są dzieła Boże, raczej powiedział, że to jest dzieło Boże w liczbie pojedynczej, że wy, którzy wierzycie w tego, którego posłał, czyli wierzycie w Chrystusa, jest tylko jeden warunek, aby otrzymać wieczne życie, wieczne zbawienie. Jest tylko jeden warunek, aby otrzymać życie wieczne. Jest nim wiara w Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Nie jesteśmy zbawieni przez spełnienie wielu warunków lub przez przestrzeganie wielu warunków lub przykazań. Przy czym kontekst 22 rozdziału objawienia wyraźnie odnosi się do prawa i nagrody uzyskanej dzięki posłuszeństwu. Spójrz na werset 12, 22 rozdziału objawienia i oto przychodzę szybko, a moja nagroda jest ze mną, aby dać każdemu człowiekowi zgodnie z jego dziełem. Jestem alfą i omegą, początkiem i końcem, pierwszym i ostatnim. Błogosławieni, którzy czynią jego przykazania, aby mieli prawo do drzewa życia i mogli wejść przez bramy do miasta. Właściwe rozumienie tego fragmentu jest możliwe tylko wtedy, gdy właściwie zrozumiemy, że czytelnik Słowa Bożego w tym miejscu słusznie rozróżnia między darem a nagrodą. Rzymian, rozdział 6, werset 23 mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem Boga jest życie wieczne przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Efezjan, rozdział 2, wersety 8 i 9 często cytowane z Biblii mówią, że łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was samych, ale przez wiarę. Wiarę i to nie z siebie samych, lecz jest to dar Boży. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił, że zbawienie jest darem Bożym, a nie naszą nagrodą, aby zasłużyć na życie wieczne, a życie wieczne jest darem Bożym, a nie nagrodą. Więc widzimy wyraźnie, objawienie, rozdział 22, odnosi się do prawa i nagrody, które nabywa się przez posłuszeństwo. Mając prawo do drzewo życia i wchodząc przez drzewo życia, wchodząc przez bramy miasta, jest to wszystko uwarunkowane wykonywaniem jego przykazań. Wręcz przeciwnie, widzimy specyficzne dla zbawienia od kary za grzech. Jedyną rzeczą, którą możemy zrobić, jest uwierzyć. Panie, co muszę zrobić, aby być zbawionym? A oni odpowiedzieli, uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Więc zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków każdej dyspensacji. Także, jak widzimy, w przyszłej dyspensacji Nowego Przymierza, które zacznie się 7 lat po pochwyceniu. Wtedy też będzie to z łaski, przez wiarę, niezależnie od uczynków. Jeśli jeszcze nie jesteś zbawiony, to uwierz Panu Jezusowi, a będziesz zbawiony raz na zawsze.